Cześć, witam z Energik w kolejnym odcinku Grologii. Ze mną jest oczywiście Bartek Jakubczyk, siemanko. Siemanko, siemanko. No i dzisiaj kontynuujemy rozmowę na temat gier na pierwsze PlayStation. Zatrzymaliśmy się na roku 98, tak więc jest. Teraz będziemy mieli rok 99, czyli można już powiedzieć taki powoli zaczyna się zmierzch PlayStation 1, aczkolwiek nie znaczy to, że nie pojawiały się dobre gry, bo pojawiały się jak najbardziej, aczkolwiek już gdzieś tam się pojawiały przesłanki o następcy, mianowicie PlayStation 2. Zgadza się, ale to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Z jednej strony końcówka systemu, co wcale nie znaczy, że są słabe gry. Właśnie nawet historia pokazuje na wielu systemach, że jest wręcz odwrotnie. Zazwyczaj właśnie te ostatnie lata, 2-3 lata życia generacji, to są właśnie te najlepsze, najbardziej spektakularne tytuły, które później możemy podziwiać. Zresztą to jest ciekawa rzecz, bo zawsze na początku generacji wychodzi demo technologiczne. No i demo technologiczne tak naprawdę pokazuje między innymi to, do czego gry mogą dojść właśnie gdzieś w okolicach końca generacji i zazwyczaj to jest powtarzalne, zazwyczaj tak to wygląda pod koniec, że to, co widzieliśmy na demie technologicznym pod koniec generacji możemy mniej więcej zobaczyć już w tytułach. No to też wynika z tego, że deweloperzy uczą się bardziej systemów i zarządzania tym wszystkim, więc na pewno im później te gry wychodzą, tym one są jakby lepsze i bardziej takie, można powiedzieć, zbliżające się do limitów konsoli. Dokładnie. No dobra, no to w takim razie, skoro mamy atakować rok 99, tam jest sporo perełek i powiem ci szczerze, sam zastanawiam się, o czym wspomnieć na sam początek. No ale może w takim razie kontynuacja najlepiej sprzedającego się tytułu na pierwsze PlayStation, czyli Gran Turismo 2. Wiemy doskonale, że pierwsze Gran Turismo sprzedało się, tam było 10,8 miliona egzemplarzy i to była najlepiej sprzedająca się gra na pierwszą konsolę Sony. No i Gran Turismo 2 kontynuuje naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry kurs, który wtedy został obrany. No i nie ma się co oszukiwać. Gran Turismo 2 co prawda nie przebiło, jeżeli chodzi o sprzedaż pierwszej części, za to była to gra naprawdę bardzo dobra i to była wybitna kontynuacja, czyli wzięliśmy, to jest taka klasyka jak dla mnie robienia dobrych kontynuacji i takich tak zwanych perfekcyjnych kontynuacji, czyli bierzemy wszystko, co było dobre w pierwszej części, upgrade'ujemy, usuwamy to, co nam nie grało, no i oczywiście trochę próbujemy nowych rzeczy. I Gran Turismo 2 tutaj myślę, że świetnie się na tym polu sprawdziło, bo faktycznie poprawili kwestie graficzne, poprawili model jazdy. To była po prostu świetna kontynuacja tego, co udało się wydać wcześniej. Gran Turismo 2 to też ogromna ilość samochodów, jak na tamte czasy, bo potem oczywiście te kolejne części Gran Turismo będą pobijały ilość aut, które były. Nie pamiętam dokładnie, ile tam było tych samochodów, ale było ich dosyć sporo i pamiętam, że to był właśnie jeden z takich bardzo ważnych elementów właśnie Gran Turismo, które gdy przyrównywało się do innych ścigałek właśnie, że tam była potężna baza właśnie aut, którymi można było jeździć. Tak, to jak najbardziej prawda, ale gdyby ktoś miał mnie spytać, ile tego było, w życiu nie odpowiem. To nie są liczby, które gdzieś mi w głowie siedzą. Prędzej odpowiem na pytania liczbowe związane z RPG-ami albo z bijatykami, tu jak najbardziej, ale ile było aut, Bóg jeden raczy wiedzieć. Ustalmy, że było ich mnóstwo. I to chyba będzie dobry wyznacznik w tym momencie. Tak czy inaczej, Gran Turismo 2. Jeżeli ktoś wtedy interesował się ścigałkami, to był tytuł, który znowu mam kuriera. Okej. Dobra, już jestem. Już jesteś. Odebrałeś paczuszkę? Tak, niestety, wiesz, nagrywanie rano to jest, wiąże się z tym, że będzie dużo kurierów pukało do drzwi i podejrzewam, że to też nie jest ostatni, natomiast to się wytnie, czyli się nie wytnie. Jasne, że tak. Czyli klasyka, tak? W postprodukcji wszystko wypieścimy. Tak, to jednak zostanie. W każdym razie. Słuchaj, tak, jasne. No. Chciałem tylko powiedzieć, że też tym razem nie poświęciłeś częściom garderoby, także nie wiem, czy to in plus, czy in minus. Zobaczymy na wyświetleniach. No nie, no mam dzisiaj mam spodnie krótkie, także spokojnie. Tak. To jest taki easter egg z pierwszego odcinka. Tak, to zobaczymy, wiesz co, może się będzie powtarzać. Może, może za jakiś czas będziemy mieli po prostu podcasty tylko w gaciorach, co nie? No, może idzie tak. Lato.
Słuchaj, są baseniary, my będziemy gaciorami. Gaciorami. Tak? Może być to strona. Okej. Okay. Polyphony Digital. Gran Turismo 2, gra bardzo dobra, tak jak powiedzieliśmy, masa aut, masa zabawy. No i w tamtych latach, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś był w ścigałkach, które były bardziej zbliżone do symulatorów, no to ewidentnie Gran Turismo. Z drugiej strony, jeżeli już przy ścigałkach jesteśmy, to warto wspomnieć o drugiej stronie medalu, czyli właśnie wersjach arcade'owych, jeżeli chodzi o wyścigi, i tutaj wychodzi nam na prowadzenie, no, gra, która fanom PlayStation jest nieobca absolutnie, o której wielokrotnie żeśmy już wspominali, czyli Ridge Racer, i w tym przypadku wychodzi Type 4. I to była gra, przy której ta część Ridge Racer, przy której ja spędziłem najwięcej chyba czasu ze wszystkich Ridge Racerów, a w sumie przy wszystkich z nich spędzałem multum, bo to było, zresztą tak jak opowiadałem wcześniej, ja wolałem arcade'y, ja wolałem gaz do dechy, walić totalnie realizm, to nie jest dla mnie istotne. Istotny był dla mnie pęd, istotna dla mnie była zabawa, świetna muzyka, no i oczywiście driftowanie tam na tym każdym zakręcie, na którym tylko nam Namco pozwalało, no bo Namco zrobiło kawał solidnej roboty. No i faktycznie Ridge Racer świetnie się sprawdził, zarówno jeżeli chodzi o oceny, czy to recenzentów, czy też użytkowników, no ale też jeżeli chodzi o sprzedaż, to była gra, która, no, Namco nie miało się na pewno czego wstydzić. Mnie zawsze zastanawiało, bo ja nigdy nie byłem, że tak powiem, samochodowy, znaczy samochodówki, które grałem, to głównie te PC-towe, to bardziej tam Need for Speed wtedy święcił triumfy, ale pamiętam, że gracze PC-towi zazdrościli ogólnie konsolowcom gier właśnie wyścigowych. Nie wiem, czy akurat Ridge Racera, ale na pewno Gran Turismo, tak. Bo to był tytuł, który tak naprawdę wyróżniał się na tle, jakby powiedzmy, symulacji. Oczywiście prawdziwi wymiatacze, no to grali na kierownicach, a nie na padzie, nie? To bardziej, jak najbardziej. Bardziej to było tutaj. Natomiast wiesz co, Ridge Racer to też taka gra, która ona jakby rozpoczęła trochę erę pierwszego PlayStation, bo to był jakby tytuł startowy. Natomiast oni jakby cały czas kontynuowali gdzieś tam ten, to wydawanie, i wydaje mi się, że nie wiem, nie znam dokładnych liczb, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ścigałki, to obok właśnie Gran Turismo, to Ridge Racer jest takim właśnie tytułem, który zawsze mi się od razu kojarzy z PlayStation. Że to jest taka gra, która jakby była dedykowana głównie PlayStation, i ona właśnie gdzieś tam z tym PlayStation była związana dla mnie. Tak, tak, nie da się ukryć, absolutnie to jest 100% prawdy. Zresztą kilka jest takich tytułów. Te tytuły startowe, o których wspominaliśmy, czyli Wipeout, czyli właśnie Ridge Racer. Jak dla mnie pierwsze PlayStation to również Tekken 3, tak? Bo na które osiedle nie pojechałeś w Polsce, tam ktoś miał konsolę i ktoś ciupał w PS, w Tekena trójkę na PS-ie. No i oczywiście była też rzesza kolegów, którzy wspólnie na tym osiedlu grywali. Zresztą nie bez powodu mieliśmy w Tekenowym Świadku takie określenie jak osiedlowy master, tak? Czyli to była osoba, która na osiedlu wymiatała, ale turniejowo to byli gracze słabi. Po prostu to były osoby, które nie jeździły na żadne turnieje. One tak naprawdę głębiej tej gry nie znały, no ale na osiedlu wymiatały. I często właśnie, jak gdzieś się z kimś rozmawiało, to się słyszało, że wiesz, na osiedlu on bije wszystkich, i ludzie wtedy, ale to jest normalne, bo też nie znało się wtedy dobrze gier, nie wchodziło się aż tak bardzo w szczegóły bijatyk, więc ludzie myśleli, że to jest to, po czym okazywało się, że przyjeżdżali gracze turniejowi, albo ktoś taki osiedlowy master jechał na turniej, był zmieciony, i ludzie łapali się, jego koledzy tak naprawdę, za głowy, nie wierząc, że coś takiego się dzieje, no bo nie wiedzieli, że da się lepiej. No ale tak czy inaczej, Ridge Racer, zgadzam się w zupełności, to jest gra, gdzie Namco faktycznie świetnie zapuściło korzenie, jeżeli chodzi o pierwsze PlayStation. Ja bym sobie życzył powrotu serii. Nie wiem, czy jest miejsce na obecnym rynku w ogóle na takie tytuły, żeby jeszcze to wróciło. Zresztą Namco ma w swojej stajni masę takich rzeczy, które mogłyby wrócić. Chciałbym, czas pokaże, chociaż no... Ewidentnie wątpię, że jeszcze taki tytuł jak Ridge Racer miałby obecnie rację bytu, no ale cóż, może, kto wie, ja życzę sobie, a czy tak się stanie, no to tylko Namco jest mi w stanie odpowiedzieć. No właśnie, to jest w ogóle ciekawa rzecz, nie wiem, czy zauważyłeś ostatnio, że jakby z rynku w ogóle wymiotło arcade'owe ścigałki.
pozostał jakby, jest Forza, mamy te bardzo, bardziej takie symulacyjne, to tam jakieś te ścigałki, mamy Gran Turismo, jeszcze tam trochę Need for Speed, ale tych takich ścigałek typowo arcade'owych, kiedyś był, nie wiem, Blair na przykład był, albo Split Second to się nazywało. Właśnie Ridge Racer, jakby to jakby znikło, nie masz w ogóle tego, jakby w ogóle to się nie pojawia, bądź gdzieś pojawia się, jest to jakoś bardzo niszowe, tak? Nadal gdzieś tam na indykach takie arcade'owe ścigałki faktycznie można znaleźć, ale tych takich, powiedzmy, AAA, no to praktycznie już w ogóle nie ma. Powiem ci nawet, że przypomniałeś mi pewną kwestię, bo tak jak powiedziałeś, to jeżeli się pojawia coś arcade'owego, to jest coś niszowego, to jest coś w stylu indie i pamiętam, że parę lat temu wyszła taka, ciężko mi powiedzieć, czy to jest futurystyczna ścigałka, czy, no ciężko mi określić, ścigałeś się żukiem, to była gra bardziej rytmiczna, z dużym pędem, ale pamiętam, że parę lat temu i muszę sobie sprawdzić, co się z tym projektem dzieje, bo parę lat temu była informacja o duchowym spadkobiercy Wipeouta i miałem to śledzić, śledziłem przez chyba półtorej roku, później totalnie mi wypadło z głowy, więc warto do tego gdzieś wrócić i wyszukać tych informacji. Co prawda, jeżeli o Wipeoutzie mowa, to chyba w zeszłym roku była informacja, że Wipeout ma wrócić. Cieszyłem się bardzo, jakby mentalna erekcja nie schodziła przez tydzień. No i później się okazało, że to będzie gra mobilna z jakimś systemem kart, więc momentalnie wyparłem to z pamięci i zapomniałem, więc coś w tym jest. Nie jestem pewien dlaczego, no zakładam, że jest to po prostu model biznesowy, tak? Skoro się nie sprzedaje, nie będziemy tego robić i nie ma się też co twórcom dziwić, no ale kto wie, z jednej strony, tak jak mówisz, pewne rzeczy odchodzą do lamusa, jest to no proza życia, też życia biznesowego z punktu widzenia gier, no ale z drugiej strony też historia i te ostatnie lata bardzo mocno nam pokazują, że branża często wraca do starych rozwiązań, do starych tytułów, czasami lepiej, czasami gorzej. No i pojawiają się powroty do przeszłości, pojawiają się powroty do gier CRPG z lat 90. Tutaj choćby można wspomnieć, nie wiem, Pillars of Eternity, które świetnie się tutaj sprawdziło. Widzimy też to w starych grach, znaczy w starych, robionych, ale stare gry, jeżeli chodzi o platformery, jeżeli chodzi o przygodówki. To gdzieś tam wraca, ludzie tego mimo wszystko chcą, tylko to też trzeba dobrze zrobić. A czy uda się zrobić dobrze na dzisiejszy rynek arcade'owe wyścigi? Nie wiem, nie mnie oceniać, nie jestem niestety deweloperem, nie moje umiejętności, nie moja ekspertyza, no ale życzyłbym sobie, szczególnie, że jest mimo wszystko rzesza fanów, która na to liczy i widzimy nawet w tym roku mamy powroty wspominane przeze mnie Suikodeny niejednokrotnie i myślę, że to jest nawet moment, o którym mogę coś na ten temat powiedzieć, bo w roku 99 wychodzi również Suikoden 2, czyli kontynuacja mojej ukochanej serii z lat dzieciństwa i po dziś dzień, jak dla mnie Suikoden 1 plus 2 to są ukochane RPG. I faktycznie Suikoden 2 to jest, ja się powtórzę, to jest idealna kontynuacja. Czyli mamy po pierwsze świetnie ręcznie rysowaną grafikę. Super sprawa, coś co ja kochałem. Oczywiście pojawiły się animacje już czarów, ale wciąż bardzo mocno stylizowane na te ręcznie rysowane, więc ta gra świetnie się zestarzała w ogóle. Jak dla mnie 2D starzeje się cudownie i ta gra jedynka i dwójka po dziś dzień wyglądają naprawdę dobrze. Świetna dojrzała historia, kontynuacja historii, bo tam jesteśmy 3 lata po historii z części pierwszej. Mamy powracających bohaterów, którzy byli ikoniczni i świetnie napisani. Mamy historię, która jest dojrzała, bo i z pierwsza i druga część Suikodena to był bardzo dojrzały RPG. One co prawda zostały przyćmione między innymi przez Final Fantasy VII, później przez kolejne duże tytuły, które wchodziły i często się o tym mówi jako tak zwany hidden gem, czyli ten ukryty klejnot, do którego warto wrócić. I gdybym ja miał komukolwiek polecić, to ja już od lat mówię, że nie ma dla mnie rozdzielenia, czy lepszy jest Suikoden 1 czy 2. To jest jak dla mnie jedna całość, to jest 1 plus 2, to jest wspólna historia i ciekawy zabieg, który twórcy zrobili, który mało gdzie widziałem, czyli można było w drugim Suikodenie wykorzystać zapis z pierwszej części. I jeżeli w pierwszej części zebraliśmy wszystkie 108 gwiazd przeznaczenia, bo to było tak zwane Stars of Destiny, no to wtedy oczywiście były dodatkowe benefity. Wracały postacie z wyższymi statystykami, było troszeczkę powrotu niektórego ekwipunku i tak dalej, i tak dalej.
Więc bardzo fajna kontynuacja, fajne wykorzystanie tego, że mogliśmy sobie wykorzystać ten pierwszy save. Wspaniała, dojrzała historia, świetna grafika, świetna muzyka. Zresztą opening, to jest ciekawe, bo opening do Suikodena dwójki został stworzony, jeżeli chodzi o muzykę, przez polską orkiestrę. Nie pamiętam teraz dokładnie, to była warszawska symfonia, ale nie pamiętam pod czyją batutą. To jeszcze pamiętam doskonale, że w PSX Extreme, to był chyba 29 numer, czy 28, była właśnie recenzja Suikodena pierwszego i tam właśnie bardzo mocno też zaznaczyli polski akcent w japońskiej grze. I pamiętam, że to też tak, jakby, wiesz, jako taki nastolatek się bardzo cieszyłem, że Polacy gdzieś tam są na świecie widzieli. No ale to chyba nie jest nic takiego dziwnego. Nie wiem, czy ty miałeś w ogóle takie historie, gdzie polskie akcenty się pojawiały i też gdzieś tam troszeczkę mój taki wewnętrzny gamer rósł, bo to chyba, wiesz, każdy tak miał. Dzisiaj może to już nie jest tak bardzo widoczne, bo dzisiaj tych polskich akcentów i nawet polskich gier jest o wiele, wiele więcej, ale faktycznie w latach 90. to było coś bardzo niespotykanego, że coś się tam... No ja do dzisiaj mam nawet tak, że jak oglądam na przykład jakiś film hollywoodzki, ktoś mówi tam, no, że na przykład coś gdzieś Polak, to zawsze, wiesz, jest to takie, o, Polak, nie, że powiedzieli, ale tak to... Ale tak to bardzo rzadko się to w grach w latach 90. faktycznie zdarzało. Natomiast tak, dzisiaj mamy tego więcej. Jeszcze, wiesz co, chciałem wrócić na chwilę do tego Gran Turismo i do tego, że te ścigałki troszkę umarły arcade'owe. Ja myślę, że po części wiąże się to z tym, że dzisiaj większość deweloperów robi gry, które mają być jakby, mają dawać graczom zabawę przez wiele godzin. Jak na przykład Forza czy Gran Turismo. Natomiast takie ścigałki arcade'owe jak Ridge Racer to jest taka gra troszkę na chwilkę. Nie za bardzo jest jak to rozbudowywać. Potem owszem, można jakieś DLC-ki dodać, ale Gran Turismo pokazał, że fajnie można stworzyć tutaj grę jako, no może nie jako usługę, bo pewnie ona tak długo nie będzie wspierana, ale dodawanie nowych samochodów, nowych tych menu, które przejeżdżamy, powoduje, że cały czas mamy co robić, nie? Tak samo zresztą jest w Forsie. Forza jest cały czas w zasadzie rozbudowywana, non stop, tak? Ostatnio dodali, znaczy ostatnio, no nie ostatnio, bo to kilka miesięcy temu dodali Hot Wheelsy i tak dalej. Cały czas coś tam się dzieje. Natomiast w takich grach arcade'owych to jest bardziej, wydaje mi się, zamknięte, i jakby nie ma tego za bardzo jak rozbudowywać, przynajmniej nie tak jak właśnie takie tytuły, można powiedzieć, symulacyjne czy z otwartym światem. I dlatego wydaje mi się, że twórcy rezygnują z tego, bo wiedzą, że to dzisiaj kiepsko się sprzeda, bo większość graczy wie, że takie ścigałki są raczej taką rozgrywką na trochę, a nie że będziesz przy tym siedział dziesiątki godzin. No, to jest akurat... Coś w tym jest. I tak powiem ci, że jak o tym opowiadałeś, pomyślałem sobie o jednej platformie, gdzie widzę arcade'owe ścigałki. No, mobilki. Faktycznie, no tak, mobilki. No tak, mobilki, tak. Gdzie teraz nie kupisz telefon, to praktycznie zawsze jest wpychany choćby asfalt, prawda? Typowa arcade'owa ścigałka, gdzie większość tak naprawdę twojej rozgrywki to jest kliknięcie lewo albo prawo na ekranie, żeby auto się przesunęło, no po czym tak naprawdę to jest duży pęd, animacja rozmycia, blur na pół ekranu i tego typu rzeczy. No i może faktycznie to jest cmentarz arcade'owych wyścigów, tak? Czyli gry mobilne, może tam wylądowały. Ale dlaczego wspomniałem w ogóle o Suikodenie i stwierdziłem, że to jest dobry moment na wspomnienie o nim, idąc tropem tego takiego troszkę reaktywowania starych gier, właśnie dlatego, że w tym roku Konami wypuści remaster pierwszego i drugiego Suikodena jako jeden tytuł. Będzie to taka paczuszka pierwszej i drugiej części. I w sumie trochę im się nie dziwię, a nie dziwię im się dlatego, tutaj nie będę całej długiej historii opowiadał, bo to byśmy z godzinę stracili. Natomiast twórcy pierwszego i drugiego Suikodena, w sumie trzeciego też, założyli własne studio, Rabbit and Bear Studio, czy Bear and Rabbit Studio. Mhm. W każdym razie, oni, to było już 2 lata temu albo 3 lata temu, stworzyli akcję na Kickstarterze, gdzie zebrali starych członków ekipy i stwierdzili, słuchajcie, chcemy zobaczyć, czy można jeszcze zrobić RPGa z sercem, bo oni de facto tak robili Suikodeny. To była historia oparta zresztą na tej chińskiej literaturze, opowieść o... teraz, no i tak, człowiek chce coś powiedzieć i zapomni. To jest klasyka chińskiej literatury,
gdzie właśnie byli bandyci, którzy ukrywali się w górach i tam ich było właśnie 108, więc stąd te 108 gwiazd przeznaczenia, które pojawiły się w każdej części Suikodena, no poza Suikodenem Tactisem i Tier Crisis, który wyszedł na konsolę Nintendo, ale tak czy inaczej, założyli studio, zrobili akcję na Kickstarterze, no i powiem ci, fenomen. Oni w tamtym roku pobili chyba wszystkie rekordy kickstarterowe. Znalazło się też studio, które ich przygarnęło, widząc akcję, którą zorganizowali. A nawet twórca Castlevanii gościnnie się u nich pojawił. Także jest bardzo duży potencjał. No i w tym roku właśnie ma wyjść Yuden Chronicles 100 Heroes, które Beer and Rabbit Studio tworzy, które jest tak naprawdę duchowym spadkobiercą Suikodena. I jak dla mnie Konami po prostu szybko pomyślało. Mówi, okej, jest duży boom na to, faktycznie jest bardzo głośno o tym duchowym spadkobiercu Suikodena, zróbmy remaster. No i zobaczymy, więc myślę, że oni troszkę w tą stronę sobie poszli, żeby zrobimy remaster, pojedziemy na reklamie Yuden Chronicles i zobaczymy, co wyjdzie. Natomiast ja liczę, że ten Suikoden mimo wszystko się sprzeda, bo chciałbym, żeby ta seria gdzieś tam w dobrych rękach, mimo wszystko w dobrym teamie deweloperskim w Konami wylądowała i była kontynuowana, a samo Yuden Chronicles, no też trzymam kciuki, bo to, co widziałem do tej pory, a mówię, od razu wsparłem kampanię i śledzę cały czas i na Discordzie i wszystkie update'y comiesięczne, no wygląda na to, że to będzie naprawdę świetny tytuł. Mhm. I znowu, mamy powrót do staroci, mamy powrót do lat 90., gdzie ludzie tego chcą. No, kampania na Kickstarterze pokazuje, że się da. Jeżeli zrobisz coś porządnie, a nie tylko chcesz doić ludzi z hajsu. Mhm. Da się, da się. Ja niestety nie znam marki Suikoden, bo ja ogólnie w te japońskie RPG to rzadko, a szczególnie na konsoli to już bardzo w ogóle mnie ominęło. Natomiast wiesz, to jest rzecz, która z tymi wszystkimi zbiórkami na Kickstarterze to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo bardzo często jest tak, że gra spotyka się z ogromnym przyjęciem ciepłym i zbiera mnóstwo kasy, a potem wychodzi z tego takie coś, co zadowoli jedynie fanów, ale jest to niewystarczające, żeby gra na siebie zarobiła. Tak przynajmniej było chociażby z Shenmue 3, który zarobił ogromną ilość pieniędzy, przykład. Nie? A potem się okazało, że owszem, jest to Shenmue 3, ale jest on tylko skierowany dla fanów i nowi gracze jakby zupełnie ta gra do nich nie trafiała, oni tego nie rozumieli, nie? Także to jest, tu może być podobnie, że bazowanie na starych mechanikach, owszem, w pewien sposób sprawi, że będziesz ty zadowolony i gracze z tamtych czasów, ale pamiętajmy, że tych graczy, takich starych byków i koni, jest niestety mniej, tak? Bo dzisiaj popyt napędzają głównie dzieciaki, które są nastolatkami, które grają, a dla nich może to być tytuł nie do przełknięcia. Tak jest, więc krótko mówiąc, czas pokaże. Chociaż powiem ci szczerze, że to, co widzę do tej pory, jeżeli chodzi o update'y deweloperskie i to, jak nie tylko community, bo community Suikodena, no, oczywiście jest. Ciężko mi powiedzieć, czy jest spore, czy nie spore, bo to zależy od skali, jaką byśmy przyjęli. No, na pewno nie jest małe. Mhm. Natomiast wiele innych twórców YouTube'owych bardzo gdzieś tam mocno to śledzi i gra póki co również w branży jest całkiem dobrze oceniana, jeżeli chodzi o obecny etap rozwoju tego, co prezentują twórcy. Wygląda na to, że fani starej japońskiej szkoły RPG na pewno będą mieli co tam znaleźć, no ale jak zawsze, czekamy na finalny tytuł, czekamy na tak zwanego golda, aż gra będzie w złocie i wyjdzie i później no, tu nie ma tak naprawdę wróżenia z fusów. Mhm. Albo zagłosujemy portfelami i to się sprzeda, albo nie. No ale cóż, to w tym roku troszeczkę później. Oczywiście, jeżeli chodzi o remastery Suikodenów, zobaczymy też, jak to wyjdzie. A skoro już przy RPG-ach jesteśmy, bo powiem szczerze, że rok 99 jest bogaty w RPG, no ale może na chwilę byśmy odeszli w zupełnie inną stronę, ponieważ w 99 roku no, wyszedł tytuł, który rozpoczął niezwykłą serię i to naprawdę taką, która ponownie wspomnimy Konami oczywiście i coś, co liczę, że wróci naprawdę z przytupem w tym bądź przyszłym roku, czyli marka Silent Hill. Silent Hill, czyli horror, który tak naprawdę kontynuuje tą
to takie podejście, które przyjął Capcom, czyli survival horror, no ale tutaj mamy ujęcie psychologiczne i ja od razu zaznaczę, ja byłem jednym z tych gości, który sprawdził grę, no i spróbował sobie zagrać, wiesz, po ciemku w nocy, nikogo w domu nie ma i tak dalej. No i no nie będę ukrywać, były momenty, że no moja zbroja nie była tak czysta jak na początku rozgrywki. Silent Hill to też właśnie taki troszkę może nie odpowiednik, tylko gra, która pokazywała, że można zrobić horrory trochę inaczej, bo Resident to był taki bardziej, można powiedzieć, rozrywkowy, że tam były zombie, głupie teksty, jakieś takie, wiesz. Silent Hill bardziej szedł w tą stronę takiego naprawdę mrocznego horroru, nie? Chyba to, co warto też wspomnieć, to to, że Silent Hill wykorzystywał całkowicie grafikę 3D, co było też dosyć sporą różnicą względem Residenta, który korzystał z prerenderowanych teł. Oczywiście tutaj też widać fajne zastosowanie różnej technologii, aby to było możliwe. To chyba na przykład ta słynna mgła w Silent Hillu, oj, tak, która tak naprawdę miała za zadanie ukrywać to, że tuż za 5 metrów przed bohaterem rysuje się dalsze elementy tła, gdy żeśmy się poruszali i chodziło o to, żeby to właśnie w zasadzie ukryć, więc to było taka można powiedzieć techniczne droga troszkę na skróty, tak, żeby coś takiego zrobić. Natomiast faktycznie Silent Hill, pierwszy Silent Hill robił wrażenie. Ja uważam, że do dzisiaj jest to mega, mega fajny tytuł, który pomimo, że oprawa się zestarzała, bo tam powiedzmy sobie szczerze, tak, dzisiaj jak się patrzy na te koślawe animacje postaci, to jest tak dziwnie, nie? Ale sama historia była dobra. Sama historia była dobra i faktycznie to była troszkę taka odpowiedź na Residenta, tylko że zrobiona w troszkę na inną modłę, tak? Jakby to gracze, którzy grali w Residenta i oczekiwali podobnych, mogli się zawieść, bo to było troszkę w innym ujęciu, nie? I to było według mnie mega fajnym tutaj podejściem, bo zawsze mi się wydawało, że seria Silent Hill jest troszkę dla graczy dojrzałych bardziej. Resident jest takich właśnie dla takich właśnie nastolatków, a Silent Hill jakby trochę bardziej dla dojrzałych graczy. Tak, to jest fajne porównanie. Ja bardzo podobnie podchodziłem, tylko ja to określałem w ten sposób. Resident jest dla osób, które liczą na amerykańskie kino klasy B, może nawet C, czyli tanie, sztampowe teksty, dużo flaków, shotgun w łeb, wiesz, posoka, która wszędzie się rozbryzguje, a Silent Hill przede wszystkim, no trzeba było być dojrzalszym, żeby bardziej łyknąć się w ogóle tą historię, no bo mamy tam historię tak naprawdę ciężką, to jest połączenie dramatu, połączenie horroru i coś, co ja bardzo lubiłem i po dziś dzień uważam, że to jest dobry horror, nie tylko mówię tutaj o grach, mówię również o filmach, o wszystkich innych nośnikach kultury. Nie trzeba robić filmu, który będzie niezwykle brutalny, gdzie będziemy mieli gorefest, gdzie będziemy mieli jumpscary, bo ja osobiście nienawidzę kina, gdzie wiesz, nudzą cię, nagle buh. No okej, okay, skoro prawie zastałem, no to podskoczę, prawda? Co nie znaczy, że film był dla mnie straszny, może był obrzydliwy przez gorefest. Natomiast dobry horror dla mnie to jest taki, gdzie czuję niepokój, gdzie czuję pewnego rodzaju niepewność, gdzie obraz pozornie normalny jest dziwny, jest niepokojący i tutaj mamy właśnie tą muzykę, która leci w tle, która wywołuje dziwne odczucia, gdzie mamy sceny, gdzie bohaterowie zachowują się trochę normalnie, ale zarazem trochę nienaturalnie, gdzie historia sprawia, że jeżeli spróbujemy wejść w bohatera, to nagle czujemy coś takiego, że to jest nie tylko strach, przerażenie, ale zastanawiacie się, cholera, jak ja bym się czuł w tej roli, jak ja bym się czuł w tej sytuacji, jak bardzo mnie by to przygniotło. Bo w Silent Hillu właśnie te elementy psychologiczne są niezwykle mocno zaznaczone i chyba właśnie dlatego trzeba być osobą, która po pierwsze jest już troszkę dojrzała, a po drugie chyba musiała też w życiu troszkę dźwignąć albo trochę doświadczyć może nie tylko sytuacji, ale odpowiedniego kina i historii, żeby zrozumieć głębię postaci, zachowań i całej historii. Ja tutaj jeszcze dodam, że Silent Hill to jest jedna z bardzo, dla mnie przynajmniej, osobiście, niewielu gier, w których bardzo dużą rolę odgrywają dźwięki, które były bardzo, swojego czasu, takie bardzo niepokojące. To nawet nie chodzi o samą muzykę, tylko o same dźwięki, nie? Tak. Sytuacje, które, gdy na przykład zbliżali się przeciwnicy i mieliśmy ten static, czyli ten szum taki, to były takie dość ciekawy sposób, żeby no nie najlepszą grafikę w Silent Hillu troszkę jakby podkręcić właśnie dźwiękami. To, żebyśmy
bali się nie tylko samego obrazu, ale również tych samych odgłosów, które gdzieś tam żeśmy słyszeli. Pamiętam, że potem w kolejnych częściach Silent Hilla, które już pojawią się na PlayStation 2, również te dźwięki bardzo ważną rolę pełniły, nie? Natomiast no też jeżeli chodzi o muzykę, no to mieliśmy to Akira Yamaoka, który stworzył fantastyczny motyw przewodni Silent Hilla tak naprawdę i który potem stworzy wiele jeszcze bardzo znanych motywów, ale faktycznie ta pierwsza piosenka, kiedy leciała sobie ta animacja, ta muzyka na pianinie chyba to było grane, to naprawdę robiło wrażenie wtedy. Tak, ja w ogóle jestem generalnie bardzo dużym fanem dźwięków. Myślę, że tutaj się bardzo mocno zgodzimy, bo ja zresztą swego czasu, kiedy nagrywaliśmy materiały do radia, jeżeli chodzi o dźwięki w grach, poruszyliśmy bardzo fajny, z mojego punktu widzenia przynajmniej, temat. Jeżeli chodzi o udźwiękowienie gier, po pierwsze, okej, muzyka jak najbardziej, dźwięki w tle jak najbardziej, ale też granie ciszą. Gdzie uważam, że Soulsy też bardzo fajnie to robią, ale nie tylko, gry horrorowe również, bo z jednej strony mamy czasami dziwne jakieś jęki w tle, mamy jakieś niepokojące brzmienia, które Bóg jedyny raczy wiedzieć, co tak naprawdę oznaczają, ale momenty ciszy uważam, że też są bardzo istotne i wbrew pozorom brak dźwięków to też w pewien sposób granie dźwiękiem. Oczywiście mówię to z lekkim przymrużeniem oka, ale mam nadzieję, że ta metafora będzie całkowicie zrozumiała, bo to jest naprawdę, naprawdę istotne. I wspomniany przez ciebie Akira Yamaoka, tak, to jest trochę już legenda w branży. Zresztą, no nie jeden dobry soundtrack stworzył z Silent Hill 1 i 2. Faktycznie, jeżeli chodzi o soundtracki, To jest taka topeczka, jeżeli chodzi u mnie o horrory. A z Silent Hillem miałem też taką małą historię, bo ja w Silent Hilla też dużo zagrałem, poza tym, że na początku sam, ale ja co roku jeździłem na kolonie do Dźwirzyna. Takie 3-tygodniowe kolonie, bardzo mała taka pipidówka nadmorska niedaleko koło brzegu. 3 tygodnie dla dzieciaka to jest mega dużo czasu i pamiętam, że na którejś kolonii, to było zaraz gdzieś tam przy premierze Silent Hilla, gdzie zdążyłem go troszkę ukraść w domu i później pojechałem na kolonię. W budynku obok był lekarz i ja pamiętam, że poszedłem do niego, bo gardło miałem troszeczkę już obtarte. Wiadomo, jak to jest, morze, krzyczenie i tak dalej. No i wchodzę do niego, on mnie przepadał, patrzę, a z boku ma pierwsze PlayStation z odpalonym Silent Hillem, co nie? No, co mógł zrobić Bartek? No, Bart podszedł do niego, potem jak mnie zbadał i spytałem się: a mogę przyjść zagrać, tak jak coś? Tak, i prawda jest taka, że ja praktycznie codziennie wpadałem do niego, gdzieś tam w godzinach popołudniowych, jak moja ekipa z kolonii szła z wychowawcą na plaży, czy gdzieś tam się przejść, ja leciałem do lekarza kolonijnego grać w Silent Hilla. I jakby tam ograłem go najwięcej w tamtym czasie. No ja akurat nie mam takich wspomnień. U mnie Silent Hill tak naprawdę, tutaj dla wielu może to być zdziwienie, że pierwszy raz ograłem go na PC-cie tak naprawdę, ale to było w latach właśnie troszkę po premierze, albo nawet i na premiera, to z tego względu, że Rosjanie wtedy, to już mówiłem kilka razy, sprzedawali wersje gier z PlayStation, które można było odpalić na PC-cie dzięki emulatorowi Blim. I to działało na tej zasadzie, że się wkładało płytkę, odpalała się, był jeden plik wykonywalny, który odpalał od razu emulator, ustawiał wszystko i odpalał grę. I właśnie Silent Hill był sprzedawany w takiej też formie, łącznie chyba z Tekkenem i chyba z, jak nie pamiętam, jeszcze jakaś tam gra była. Niewiele tych gier było, ale faktycznie można było na PC-cie zagrać wtedy już w całkiem komfortowych warunkach właśnie w te największe hity z PlayStation. A swoją drogą, jeżeli mówimy o różnego rodzaju hitach, no ja wspomnę o części, o grze, którą ty lubisz, ja niespecjalnie, i właśnie w roku 99 miała premierę, czyli Final Fantasy VIII. Jak mogę do tego podejść? Ja ograłem Final Fantasy VIII oczywiście z marszu. I pierwsze dwie płyty, bo pamiętajmy, że ta była gra, która była na 4 płytach, z czego czwarta oczywiście to było w większości filmiki tak naprawdę, bo tam tych filmików troszeczkę było na zakończenie. Swoją drogą, klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o animacje, świetne. Natomiast te dwie pierwsze płyty bawiłem się bardzo dobrze. Trzecia zrobiło się
ciężko. Nagle wdała się monotonia, nuda, nie byłem w stanie kontynuować gry. Przeszedłem, ale naprawdę się zmusiłem. No i czwarta płyta, ta końcówka przygody. No po prostu jakby to już było ok, zacząłeś skończ, ale to nie była gra, która po dziś dzień, którą bym dobrze wspominał, mimo że później próbowałem jeszcze do niej podchodzić. Ja akurat Final Fantasy VIII to jest właśnie pierwsza część, po której mogę powiedzieć, że pokochałem Final Fantasy, bo siódemka to mi tak nie za bardzo wtedy. Ósemka oczywiście nadal miała te bolączki, które doprowadzały mnie do szału, czyli randomowe walki, których nie mogłem przełknąć, ale już chociażby podobało mi się to, że biegały normalne postacie i jak były trzy postacie w drużynie, to trzy postacie biegały jedna za drugą, gęsiego, i to już jakby dla mnie było bardziej zjadliwe. Pamiętam, że też nie byłem pewny, bo ja jakby nie czytałem wtedy czasopism poświęconych grom konsolowym i gdy wyszło Final Fantasy VIII, ja sobie go tam na piracie gdzieś tam kupiłem, czy tam pożyczyłem i mówię, zobaczę, aczkolwiek byłem świadom, że siódemka mi się nie podobała, więc tak trochę wychodziłem z założenia, no to co oni dobrego w tej ósemce zrobią? Czy poprawią to wszystkie elementy? I pamiętam, że ósemka mnie kupiła właśnie tym fenomenalnym intro i cutscenkami. To było widać potworną różnicę, czy też przepaść pomiędzy cutscenkami z części siódmej i cutscenkami z części ósmej. Tutaj to już była naprawdę mega, mega wysoka jakość. Do dzisiaj nawet te cutscenki robią ogromne wrażenie. Pamiętam, że te cutscenki mnie kupiły. I ta dziwaczna broń, która się nazywała chyba Gunblade. Czyli dokładnie. Pistolet połączony z mieczem. Natomiast i oczywiście pamiętaj, że podczas ataku, jak wcisnąłeś R1, wtedy na padzie od PlayStation w dobrym momencie, to Squall zawsze wtedy miał critical hita. Ja tam, wiesz, akurat na PC-cie grałem, także ja tam nie miałem R1, ale powiem ci, że bardziej mi się podobała historia, jakoś tak głębiej wszedłem w tą historię, bo siódemka była dla mnie, ja też byłem trochę w takim chyba szoku, że to jest jakiś taki kulturowy szok, że to jest jakieś, wiesz, że nie mogłem się do tego jakby przekonać, tak? Ósemka jakby bardziej wydawała mi się wtedy, oczywiście, może dzisiaj tak nie, że przez to, że ta oprawa jest taka bardziej dorosła, że te postacie nie wyglądają jak małe hipki z jajek z niespodzianką, bardziej jakby była dla mnie poważna, ta gra była dla mnie poważniejsza, jakby bardziej potrafiłem się zagłębić w ten świat i jakby taką zachować taką imersję z finalem ósemką. Czy mi się znudziła pod koniec? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, aczkolwiek miałem takie problemy, że wiesz, znowu te walki właśnie, te randomowe. Chyba na samym początku pamiętam gry, kiedy biegało się po parku chyba, można było spotkać T-Rexa, którego nie można było tak pokonać jest. W ogóle. Ja pamiętam, że można było, ale trzeba było odpowiednio do tego podejść. Tak, ale tak, to tak, był tak. Przeciwnik, który miał być ogromnym wyzwaniem na początku tak, gry. Tak, tak. Ja pamiętam, że dla mnie to było nie do pomyślenia, że skoro wrzucili tego T-Rexa, no to można go chyba pokonać. Ja pamiętam, że spędziłem masę czasu, w końcu machnąłem ręką. To jest tak jak ten złoty rycerz w Elden Ringu, nie? Mm-hmm. Na samym początku, nie? Co wskakuje. Ale koniec końców... Tu cię doskonale rozumiem, tak przepraszam, że ci wejdę w zdanie, ale tu cię doskonale rozumiem, bo nie wiem, ja mam to zboczenie od dzieciństwa. Jak deweloper rzuca mi przeciwnika nie do pokonania, to u mnie się budzi taki, wiesz, taki konkretnie Bart na przekór i mówi, a ja dam radę, co nie? I jest z tym jeden problem, bo jeżeli deweloper stwierdził, to jest przeciwnik, którego nie powinieneś pokonać, ale możesz, to jest luz, bo znaczy, że generalnie się da, ale jeżeli są walki, gdzie no ewidentnie nie da się, bo tak jest to zaprogramowane, no mamy masę takich walk w historii gier, to tu jest problem, bo ja spędzę kilka dni, żeby próbować, co nie, i żeby w końcu się przekonać, nie, dobra, faktycznie się nie da, co nie, ale muszę, bo ego. No więc koniec końców ósemka mi się bardziej podobała i tutaj też jest ciekawa rzecz, bo później pokaże się Final Fantasy IX, który pójdzie właśnie w tą grafikę taką znowu dziecinną, tamten główny bohater z ogonem. Zidane, tak, Zinedine Zidane z ogonem. I to jakby też będzie rzeczą, która mnie strasznie odrzuci. Potem przez długi czas uważałem, że dziewiątka była dla mnie osobiście najgorszym finalem. Aczkolwiek ostatnio miałem właśnie fazę, że sobie odpaliłem, trochę pograłem i stwierdziłem, że jest jednak dobra, ale nie uprzedzajmy jednak faktów. Wracając do części ósmej, faktycznie
Był to tytuł, który przekonał mnie do japońskich RPGów, mogę tak powiedzieć. Ja tutaj tylko, że tak powiem, pojadę jeszcze na twoich plecach odnośnie animacji, odnośnie wstawek filmowych, o których mówiłeś. Zaznaczyłem, że to jest klasa sama w sobie i zgadzam się w zupełności. Po dziś dzień to są naprawdę dobre animacje, ba, scena początkowa, walka Squalla z... oczywiście, chcę o kimś powiedzieć, ja muszę zapomnieć imiona. No, typem mój w białym prochowcu. Tak, dokładnie. Typem w białym prochowcu. I ten bardzo specyficzny, bardzo pamiętany przez graczy moment, Seifer. Okej, okay. Seifer? Chyba tak się... No, Seifer. Albo Seifer. Seifer coś albo takiego. Seifer, no. Ale dobra, mózg ktoś zaskoczył, nie jest najgorzej, okej? I ten moment, kiedy Squall ma przecięcie na twarzy, wstaje i tak w momencie, kiedy rusza na niego, to rozlewa mu się krew na twarzy. Bardzo taki specyficzny moment w tej walce. Zresztą nie wiem, czy technicznie można nazwać sposób nagrania motion capture na tamte lata, ale na pewno była to jakaś wersja motion capture, która była nagrywana, bo faktycznie byli podstawieni aktorzy, na podstawie których ta animacja została stworzona. Mhm. Więc animacji tam jest masa, faktycznie godziny. Animacje samonów to już jest w ogóle, bo tam animacje samonów potrafią trwać po 60 sekund, 30 bez najmniejszego problemu, ale końcowe chyba Eden, jeżeli dobrze pamiętam samon, którego się przyzywa, tam to jest po prostu masakra. Odkładasz pada, idziesz do kuchni, wracasz, okej, okay, poleciał damage, co nie? Jakby super, kontynuujemy. Ale w siódemce tak. Było też coś takiego, supernowa chyba tego, nie? Była też taka długa, co ta, przez te planety leciało. Tak, nie. Ale Knights of Round na pewno było długie. Kilka samonów było bardzo. Zresztą, okej, okay, Final Fantasy w swojej historii ma masę animacji, które trochę trwają. I myślę, że to chyba nawet jest pomysł gdzieś na jakiś odcinek. Tylko ja myślę, że ten odcinek wyglądałby tak, że okej, okay, zebraliśmy te animacje, a teraz oglądajcie przez 2 godziny, my sobie idziemy. Co nie? Jakby, no tak. To będzie najlepszy odcinek wtedy. Ale tak, Final Fantasy VIII dla ciebie super, dla mnie nie, ale coś, o czym wspominałem przy wspominkach z lat 90. Ja przez finala 8 chciałem mieć Pocket Station i naprawdę bardzo długo żyłowałem, próbowałem znaleźć, nigdy się nie udało. Trudno. Nie dało się, to się nie dało. W takim razie może przejdźmy do innego tytułu. Ja myślę, że to jest też jeden z tytułów, który rozpoczął serię i to serię, która utrzymała się przez lata i w tamtym czasie, kiedy wyszła ta gra, to myślę, że rynek tego potrzebował. To była duża odskocznia od typowych strzelanek. Mam tutaj na myśli oczywiście Medal of Honor stworzony przez DreamWorks Interactive. Przenieśliśmy się do czasów wojny światowej i oni zrobili to dobrze. To była gra, w którą ja jako osoba, która nie lubi po dziś dzień, bardzo rzadko się zdarzy, że mnie jakiś first person shooter przytrzyma dłużej przy ekranie. To jest naprawdę rzadkość. Nie wiem, to nie są gry dla mnie, ale Medal of Honor no jakoś sprawił, że ja się naprawdę świetnie bawiłem. Dobrana muzyka z tamtego okresu, model strzelania, który na dzień dzisiejszy to byłaby pewnie katorga, ale wtedy mi pasował. Nie zapominajmy, że ogrywało się to oczywiście na padzie, więc no jakoś udało im się to dobrze zrobić. Klimat, który no świetnie pasował mi w tamtym czasie. Nie wiem, oni nie zrobili z mojej perspektywy, jak ja teraz to wspominam, oni nie zrobili nic nadzwyczajnego. Oni zrobili po prostu to dobrze. I chyba to był sekret tej gry. Ja akurat, wiesz co, w medale na PlayStation nie grałem i wiem, że wielu graczy uważa, że Medal of Honor zaczęło się od Alight Assault, czyli tej gry na peceta, ale tak naprawdę pojawiały się chyba dwie części na PlayStation, bo jeszcze był chyba Underground, nie? Medal of Honor Underground. Natomiast one jakby położyły podwaliny pod te właśnie takie gry first person shooter z gatunku właśnie z czasów II wojny światowej. Pamiętajmy, że wcześniej były gry, które działy się w czasie II wojny światowej, ale to zazwyczaj były jakieś tam, no nie wiem, Wolf na przykład, tak, który gdzieś tam wrzucał jakichś mutantów, cuda, niewidy, a tutaj mieliśmy jakby taki typowy... pamiętajmy też, że to było troszkę na kanwie Szeregowca Ryana,
To chyba gdzieś było wtedy, w tamtym czasie. I gracze jakby, znaczy wybuchła cała ta popularność tych właśnie gier, które działy się w czasie II wojny światowej. I właśnie Medal of Honor był, no zresztą DreamWorks był założony przez Spielberga tak naprawdę. Więc jakby dawał tą poczuć ten wojenny klimat, nie? Natomiast ja nie wiem, jak to było z pierwszym, bo to chyba nie jest, ten pierwszy Medal of Honor to nie jest żaden. To chyba w ogóle się jakoś nie łączyło z Allied Assault, znaczy to nie był jakiś, Allied Assault to nie był remake tego medala chyba, to były zupełnie jakby osobne części, tak to mi się przynajmniej wydaje. No. Mhm. Natomiast z tego co pamiętam, że były jakieś chyba misje, gdzie pokazywało się dokumenty chyba, tak, że nie tylko się strzelało, ale na przykład się tam gdzieś przemykało, gdzieś tam coś takiego widziałem kiedyś na internecie. Wiesz co? Nie odpowiem. Kojarzę to, coś takiego, ale nie jestem w stanie teraz przypomnieć sobie, w której to było części, więc nie chciałbym skłamać, nie chciałbym tutaj, wiesz, żeby syndrom Mandeli u mnie zadziałał. Może tak, może to było w pierwszej części, może w drugiej, może nawet gdzieś tam dalej, ale nie powiem ci. Tak czy inaczej, gra na dzisiejsze czasy, bo ja sobie ostatnio poglądałem troszkę filmików z pierwszego Medal of Honor, no i faktycznie, tam jest dużo drewna, tam jest dużo archaizmów, no ale okej, mówimy o latach 90., mówimy o czymś, co na tamte czasy było nowe i w tamtych czasach faktycznie ludzie się przy tym dobrze bawili, tak? Ciężko mi powiedzieć, czy byłbym w stanie teraz ograć pierwszego czy drugiego Medal of Honor, no ale tak jak mówiłem, wtedy bawiłem się świetnie i jak dla mnie to jest świetny start serii. Szkoda, że oczywiście po latach, no niestety, te tory już nie były dla niej tak łaskawe. No ale to chyba kwestia na inny odcinek, gdybyśmy mieli całą serię przejść. Mm-hmm. Ja to powiem ci, że do dzisiaj mam ochotę sobie zagrać te dwie części Medal of Honor na PlayStation. Muszę sobie je kupić i je sprawdzić, bo no byłem ciekawy, jeżeli nawet od kwestii jakby technicznej, jak to się PlayStation udało, bo tak jak patrzyłem na internecie, to większość tych misji dzieje się w nocy, prawdopodobnie po to, żeby ukryć dorysowywanie się lokacji. No i tak wszystko jest. Pewnie jest korytarzowe bardzo. To znaczy, że to nie jest tak, bo ten Allied Assault jakieś tam, powiedzmy, minimalną swobodę miałeś, natomiast tutaj spodziewam się, że raczej jest to mocno korytarzowe, z punktu A do punktu B po prostu idziesz tak. po zamkniętych korytarzach. Natomiast... Oj tak, tutaj nie spodziewaj się swobody, nie. Tu masz ścieżkę, murek z boku, trzy domki i to jest wszystko, na co możesz liczyć. No tak? właśnie to mnie ciekawi, jak to było wtedy. Muszę sobie w to zagrać, może niedługo nawet. No cóż, życzę powodzenia, bo tak jak powiedziałem, ja nie wiem, czy bym dał radę teraz, chociaż prawdę mówiąc, jest dużo starych, archaicznych gier, gdzie no mimo wszystko okej, jakby mogę śmiało odpalić. Kto wie, może to jest bardziej kwestia nostalgii, no ale tutaj wspomnę choćby Ridge Racera, tak? Albo Wipeouta. Dla mnie nie ma problemu, żeby teraz te gry odpalić i dalej się świetnie bawić. Jakby plus. Jak ktoś chce na multi, to ja zapraszam, co nie? Nie ma problemu. Kanapę mam szeroką, pady są, można siadać grać. No dobra, jeszcze jeżeli jesteśmy przy wyścigach, pojawiły się, znaczy może to nie są do końca wyścigi, ale samochodówki. Słynny Driver z gra, która rozpoczęła serię też Driver, która w zasadzie, no teraz umarła jakoś, już Driver jakby gdzieś tam, no ale jeszcze na PlayStation 3 mogliśmy zagrać w Parallel Lines, chyba to się nazywało jakoś tak? Czy nie, San Francisco, Driver San Francisco był jeszcze. Chyba. Próbuję sobie przypomnieć, bo w którejś z tych ostatnich części było ujęcie kamery z drugiej osoby. Bardzo niespotykana rzecz w grach wideo, bo pierwsza, trzecia osoba, łatwo nam sobie wyobrazić. Pytanie, jak ma wyglądać ujęcie z drugiej osoby. No na przykładzie akurat Drivera powiem, tylko teraz nie pamiętam. To była któraś z ostatnich części, gdzie ścigaliśmy się z pewną osobą, tylko teraz nie pamiętam, czy myśmy go śledzili, czy później się ścigaliśmy. To był chyba San Francisco, tak mi się wydaje. Ale mieliśmy widok z jego oczu. Co było bardzo takie dziwne, no ale no cóż, druga osoba ujęcie, ale to tak jak mówię, jedna z ostatnich serii. Ale ogólnie Driver to też jest ciekawa rzecz, bo dla wielu graczy Driver się skończył w zasadzie na samym tutorialu, którego nie można było przejść. Słynny tutorial, gdzie w zamkniętym garażu trzeba było wykonać kilka rzeczy związanych z samochodem, to między innymi drifting, chyba obrót o 180 stopni, takie proste rzeczy jak hamowanie, czy też slalom pomiędzy murkami.
Natomiast to powiedzmy taki test naprawdę w grach wideo. No. I jakby to było dosyć ciekawe, że nie przechodząc tego testu, no nie mogłeś zagrać. Ja pamiętam, że pierwszy raz grałem w Drivera na PC-cie i strasznie się upociłem z tym, w końcu to przeszedłem, ale w zeszłym roku grałem w Drivera, postanowiłem zagrać w Drivera na PlayStation, bo robiłem materiał z ruskich tłumaczeń i powiem ci, że przeszedłem to za pierwszym razem. Znaczy odpaliłem i jakby wiesz, od razu patrzę na tą listę, dobra, jedziemy. I za pierwszym razem mi się udało przejść. I to jest w ogóle ciekawe, że gdzieś tego jakby nie zapomniałem, albo wtedy, kiedy grałem na PC-cie, przechodziłem to tyle razy, a ja nie jestem jakby za bardzo biegły w samochodówkach, więc dla mnie to było jeszcze dwa razy trudniejsze, że jakoś wiesz, od razu to skończyłem. Natomiast to, co mi się rzuciło, grając na PlayStation, nie pamiętałem tego z PC-ta, ale na PlayStation, że gra była cholernie trudna. Tam były strasznie te czasy wyżyłowane, żeby gdzieś zdążyć. To naprawdę się, powiem ci, niektóre te misje to były jakieś koszmarne w ogóle, żeby to przejść, nie? Inna sprawa, że bardzo często były na przykład misje, w których trzeba było szybko jechać samochodem, który bardzo szybko się psuł, że w zasadzie nie mogłeś w nic uderzać. I o ile na PC-cie ja zapamiętałem, że to było płynne i w miarę rozsądne, także tak na PlayStation to, że ci się rysowało przed, wiesz, tło i samochody ci się pojawiały, to było dosyć trudne, powiem ci. I koniec końców uznaję, że ten pierwszy driver na PlayStation zdecydowanie bardziej trudniejszy niż wersja, w którą grałem na PC-cie. Przynajmniej ja ją tak zapamiętałem, że ta wersja na PC-cie według mnie była prostsza. Słuchaj, ja teraz nie pamiętam, bo z parę lat temu ja doczytywałem się troszeczkę na ten temat, o którym mówisz, ale nie chciałbym znowu skłamać w tym momencie, nie o to chodzi. Czy była ta różnica, jeżeli chodzi o poziom trudności? Na pewno możemy założyć, że może twórcy podeszli do tego na takiej zasadzie, tutorial masz łatwiejszy, no ale za to sama gra da ci tak w dupę, że zapamiętasz. Natomiast na pewno na poziom trudności wpływały te elementy, które wymieniłeś, czyli doczytywanie się, wyskakujące auta, jak najbardziej, ale nie zmienia to faktu, że Driver dla mnie to była taka gra, którą na pewnym poziomie porównałbym do GTA Vice City, mojej akurat ulubionej części GTA, bo tak samo jak w Driverze, tak samo w GTA Vice City, ja po prostu czasami wsiadałem tylko po to, żeby sobie pojeździć po mieście, olewać misje. Wiadomo, okej, musiałeś te misje robić, tylko ja ich po prostu nie wykonywałem. To była ta różnica, po prostu chciałem sobie po prostu pojeździć, pobawić się autem. To mi dawało masę fanu. Ja pierwszego Drivera chyba nigdy nawet nie skończyłem, jeżeli dobrze pamiętam. A, czyli nie grałeś tą ostatnią misję, co się prezydenta wiozło? O, to było dopiero. Chyba tego nie zrobiłem. To tylko można było skończyć przy odrobinie szczęścia, bo tam skill to nie miał znaczenia. Musiałeś mieć po prostu szczęście, żeby to skończyć. To może akurat tego szczęścia mi zabrakło i gdzieś się poddałem, ale pamiętam, że ja jestem prawie pewien, że nie dowiozłem do końca ostatniego Drivera, natomiast mówię, to była dla mnie bardziej gra, którą włączałem sobie tak troszkę dla relaksu, troszkę żeby się pobawić, nie żebym jakoś skończyć. Nie wiem jak ty, ja mam troszkę takich gier w swoim portfolio, gdzie bardziej służyły mi do jakiegoś takiego relaksu, jak człowiek czasami po prostu chciał się odstresować, niż do faktycznego skompletowania tego. No to co jeszcze jest ciekawe w ogóle w Driverze, że umieszczono grę w latach 70. To było dosyć niespotykane, bo większość gier samochodowych to raczej opierała się na najnowszych, najszybszych furach. A tu mieliśmy takie te wiesz, Cadillaki, takie kwadratowe, nie? Pamiętam, że jednym z fajnych elementów w Driverze było to, że jak za ostro wszedłeś w zakręt, to kołpak odpadał, czy tam kapsel, nie? I się toczył. Tak, w ogóle. Jakiś taki detal, nie? Albo to, że jak jechałeś, to ludzie zawsze uciekali albo przyklejali się do ścian, nie? Nigdy nie mogłeś nikogo przejechać. Próbowałeś ich przejechać? Tak, ale oni zawsze przy ścianie zawsze tak stali jak słupy, nie? Także to było takie fajne pomysły mieli wtedy. Oczywiście one były jeszcze mocno takie archaiczne i takie, można powiedzieć, pionierskie w wielu elementach, ale myślę, że właśnie gdyby nie Driver, to by nie powstało, nie wiem, GTA 3 na przykład, bo tutaj można znaleźć zalążki tego, nie? Tego właśnie takiej piaskownicy, którą potem będzie GTA. Oczywiście tutaj był tylko samochód, ale pamiętajmy, że już w drugiej części z samochodu będzie można wysiąść i zmienić. Tam było to mega drewniane, ale można. Oj, strasznie. Tak, jeżeli chcesz, możesz.
Tylko proponujemy zamknąć oczy w razie czego, co jakby na moment przesiadki z auta do auta. Ale wspominałeś o ruskich tłokach i myślę, że jeden dla mnie przynajmniej z najbardziej rozpoznawalnych ruskich tłoków z ruskim, polsko-ruskim czy rusko-polskim, ciężko powiedzieć, gdzie jest większa dynamika tej relacji, ale... No, Legacy of Kain Soul River, bardzo, sama gra bardzo dobra, bardzo naprawdę fajna, świetnie się przy niej bawiłem, dużo godzin spędzonych, ale ja byłem jedną z osób, która sięgnęła po ten ruski tłok i powiem szczerze, że ja miałem dwa tłoki. Jeden był oryginalny, drugi był ruski. Ja pamiętam, że jak ja go odpaliłem i usłyszałem ten charakterystyczny do dubbing, ten ruski dialekt, co teraz zrobisz, Raziel i tak dalej, Boże święte, ja się za głowę złapałem i ja wtedy rozmawiałem z moim kolegą, który na osiedlu mi po prostu polecił, mówi, słuchaj, ta gra jest po polsku i tak dalej, ja wiesz, zajarany, dobra, to bierzemy, jasne, co nie, kurde, szybko lecimy. Nie pamiętam, czy tam wtedy na Cytrusku, czy na Targowej w Opolu, żeśmy to kupili, nieważne, tak czy inaczej, podlecieliśmy do Pirata, wzięliśmy ten, jasny chłopak, i oczywiście, że mam, tak, polski dubbing, wszystko pięknie, wiesz, jakby sprzedawał auto, co nie, Rusek płakał jak tłoczył, co nie, jak wychodziło z tłoczy i wszystko, no... O czym odpalasz to? Ja to słyszę, ja pytam się kobiety, to wszystko jakby... Ja myślałem, że coś jest nie tak, że to może wolniej chodzi, że jest ten dźwięk zniekształcony czy cokolwiek. Po czym się okazało, że nie, to tak jest. No i potem nabyliśmy innego tłoka, który już był oryginalny, więc w tą stronę. Ja akurat Soul Rivera kończyłem w tym roku jakoś tego ruskiego całego, od początku do końca, żeby zgrać wszystkie właśnie te ruskie dialogi. I powiem ci, z Soul Riverem, bo wcześniej kończyłem wersję na PC-ta w ramach mojej tam serii, to było grane, i powiem ci, że zauważyłem, że, znaczy to nie mogło być inaczej, że ta wersja na PlayStation jest dużo bardziej jakby taka... siermiężna niż to, co było na PC-cie. No ale to oczywiście wiadomo, że to nie mogło być inaczej, bo ta oprawa jakby już wtedy PC daleko wybiegał poza to, co mogło wygenerować pierwsze PlayStation. Ale grało mi się w to ciężko. Ciężej niż na PC-cie, zdecydowanie. Okej, a czemu? To była kwestia sterowania, to była kwestia, nie wiem, poruszania się postaci? Bo wiesz, poruszanie było mniej więcej to samo. Na pewno klatkarz siedział. Klatkarz, czyli... i sterowanie zdecydowanie też tutaj według mnie wypadało gorzej, chociaż ja grałem sobie na emulatorze na PlayStation 2, także korzystałem z pada w PlayStation 2, także nie musiałem korzystać z tego, wiesz, klasycznego do PlayStation 1, ale faktycznie jakoś grało mi się to ciężej. Jak miałem porównanie z tym, co grało mi się na PC-cie, to uważam, że na PC-cie grało się o wiele jakby płynniej, przyjemniej. A tutaj było, no tam też ten klatkarz był, nie? Klatki to tam leciały na łeb, na szyję, nie? To też był jednym z tych problemów faktycznie. Tak, no to też były te czasy, gdzie niespecjalnie człowiek w takich grach zwracał na to uwagę, tak. Tak, absolutnie. Odpalasz CRT-ka, czyli potocznie, jak się określało, telewizor z dupą. Działa, wygląda ładnie, bo w tamte czasy wszystko wyglądało ładnie, praktycznie wszystko, okej, okay, z przymrużeniem oka. No i cóż, grało się. Natomiast 99 to jest rok, gdzie dużo jest tych wyścigów, bo myślę, że warto tutaj wspomnieć o dwóch jeszcze tytułach, jeżeli chodzi o wyścigi. Z jednej strony kontynuacja jednej z moich ulubionych serii, czyli Wipeout 3. Myślę, że tutaj chyba, jeżeli omawialiśmy Wipeouta 2089 czy 2098, Boże święty, już sam nie pamiętam dokładnie, jaka tam liczba jest. Tak czy inaczej, kontynuacja trójka to jest tak naprawdę więcej, lepiej, praktycznie tego samego. To są świetne wyścigi futurystyczne, jeżeli ktoś lubi pęd, jeżeli ktoś lubi strzelanie broniami, jeżeli ktoś lubi poduszkowce, jeżeli ktoś lubi w pewnym momencie dojście do takiej prędkości, że musi wejść pamięć mięśniowa, Wipeout trójka jak najbardziej. Świetna muzyka, świetne poczucie pędu, no... Dla mnie godne polecenia i tak jak mówię, to jest seria, za którą ja niezwykle tęsknię. Ja bym chciał, żeby ona wróciła, bo jest potrzeba na takie gry. I tak jak wspomniałem wcześniej, ja wrócę sobie do szukania informacji na temat tego duchowego spadkobiercy Wipeouta. Bóg jeden raczy wiedzieć, co się z nim dzieje, a może jeszcze jest w produkcji, a może jeszcze wyjdzie. No akurat już trzecia część Wipeouta mnie całkowicie ominęła, ja potem w Wipeouta to grałem dopiero na PSP.
pierwszym. Także tutaj jakby. Z ciekawych rzeczy, które wyszły w 2000, widzę jeszcze serię Syphon Filter. Ty już na 2000 przeskoczyłeś? Przepraszam, okay. 99. Nie, z 99. Co, myślę o jednym, mówię o drugim. W 99 jeszcze mamy serię Syphon Filter. Też grałem w wersję na PSP, więc nie wiem, czy to są te same części, czy to są jakby nowe części, czy to są odnowione te z PlayStation, czy zupełnie nowe. Natomiast to była jakby troszkę odpowiedź taka na Metal Gear Solid, myślę, że taki trochę, trochę strzelanka, trochę stealth. Akurat w tę wersję na PlayStation nie grałem, więc nie wypowiem się na ten temat. Nie wiem, czy miałeś okazję grać. Pierwszego i drugiego Syphon Filtera grałem, ale wiesz co, to jest i po dziś dzień jakby nie zmieniła się ta moja opinia, bo wspomniałeś o tym, że troszkę jakby to miało być versus MGS-a, ale to była tak naprawdę gra mocno nastawiona na akcję, mocno nastawiona na strzelanie i w tym, co robiła, ona robiła to dobrze. Bo jej nie mogę tego odmówić, ale tak jak mówię, to była gra nastawiona na akcję, na strzelanie, na taką rozgrywkę, gdzie ma być no, splendor, tak bym to określił. A jeżeli chodzi o MGS-a, no to doskonale wiemy, że podejście jest zupełnie inne. Natomiast przy jedynce i przy dwójce absolutnie mogę powiedzieć, że dobrze się bawiłem i jeżeli ktoś lubi takie starocie i nie będzie mu przeszkadzać troszkę niedopracowania, jeżeli chodzi o poruszanie się postaci, o czasami jakieś klipowanie przez tekstury czy osłony, no to okej. Okay. To śmiało można Syphon Filtera, można brać tutaj z błogosławieństwem. Okej. Dobra, czy jeszcze mamy coś tam w 2000 ciekawego? Tak, w 2000, który jest w 99, nie ma problemu, słuchaj. Już mogę powiedzieć. No jeszcze Resident Trójka, nie? Nemesis. Oczywiście. I ja wspomniałem o dwóch wyścigach. Drugi, który chciałbym wspomnieć. I ja tutaj od razu mówię, że to jest klasyk po dziś dzień, zresztą nie bez powodu, chyba 2 lata temu wyszedł remake, czyli Crash Team Racing. Oczywiście zrodzona na popularności Crasha Bandicoota ścigałka, która no, myślę, że to miała być taka wersja na PlayStation Mario Karta, no bo te wszystkie wyścigi go-kartowe mniej więcej podobnie wyglądały i Crash Team Racing po dziś dzień to jest dla mnie naprawdę fenomenalny party game. Zresztą, ilekroć robimy zloty tekenowe, to ktoś wielokrotnie zabierał konsolę, gdzie był Crash Team Racing. Oczywiście później wyszedł remake i też świetnie się przy tym bawiliśmy. Także jeżeli ktoś lubi party games, Crash Team Racing jak najbardziej. Z japońszczyzny warto jeszcze wspomnieć o Star Ocean The Second Story. W moim mniemaniu najlepsza odsłona w ogóle w serii Star Ocean, chociaż najnowsza trochę wraca, jeżeli chodzi o poziom. Natomiast jeżeli komuś nie przeszkadza 40-minutowy, i to nie jest tutaj w tym momencie przegięcie, jeżeli przewija się dialogi, to praktycznie 40 minut spędzimy na początku gry, zanim wyjdziemy na mapę świata, to jeżeli ktoś to przełknie, to później Star Ocean The Second Story naprawdę świetny. Fajna historia, ciekawi bohaterowie, świetny system walki, który jest bardzo dynamiczny, więc to możecie iść. Z japońszczyzny na pewno kontynuacja Lunara, czyli Lunar Silver Star Story Complete. Nie, to jest pierwsza część. To jest pierwsza część Lunara. Bardzo staroszkolny JRPG, który zresztą wyszedł na kilka konsol, ale klimat, historia, która jest trochę dziecinna, trochę bajkowa, ale robi robotę. No i co na pewno jeszcze się wtedy pojawiło, czym warto wspomnieć? GTA 2 chyba wtedy wyszła też. No tak, już GTA, tak. To jeszcze, jeszcze ta wersja dwuwymiarowa to była, nie? Taka ten... Ja to nigdy, widok z góry. Ja to nigdy nie byłem fanem, powiem ci, GTA, tych pierwszych części, jedynki i dwójki. Mam je chyba na ruskich tłokach. Jakoś tak, powiem ci, no nie pociągnęło mnie to, nie? I tak pograłem trochę, takie było to dla mnie takie sobie, no. Takie sobie. Szału ja właśnie nie robiło. Ja właśnie na odwrót. Powiem ci szczerze, że dla mnie pierwsze dwie części GTA, bo w ten dodatek London ja zagrałem dopiero po czasie. Natomiast pierwsze dwie części GTA one mi się bardzo podobały i ja jestem jedną z tych osób, będzie bardzo niepopularna opinia, mi się nie podobało GTA 3.
jak oni przeszli w 3D. Jak ja zobaczyłem tą grę, ona dla mnie była tak brzydka, tak kanciasta. Animacja poruszania się bohatera była dla mnie obrzydliwa. I ja nie byłem w stanie się w ogóle przemóc do tej gry. Oczywiście w pewnym momencie się przemogłem, ale po dziś dzień GTA 3 to jest dla mnie... To jest naprawdę dla mnie obrzydliwa gra. Obrzydliwa, słaba i w ogóle. I wiem, że wiele osób teraz pewnie łapie się za głowę i mówi, Bart, co to opowiadasz? No, co mogę poradzić? No, ja lubię gruszki, ty pomarańcze. No, tak wyszło. Ja uważam, że dla mnie. Ja uważam, że te dwie pierwsze jakby części GTA tak jakby dały te podwaliny pod to GTA 3. Natomiast dla mnie ta gra była jakaś taka pozbawiona jakiejś historii, jakaś taka... Taka bardzo, może nie nazwałbym tego generyczna, bo wtedy nie było takich gier, ale jakby nie za bardzo wiedziałem, co ja w zasadzie robię i po co w tej grze. Takie było dla mnie to... No i oprawa też nie była, powiedzmy, jakoś tam specjalnie wtedy oszałamiająca. No na PC-cie to takie gry to tak wyglądało trochę słabo, bo to tam w sumie budynki chyba były trójwymiarowe, a wszystko było 2D, nie? Samochody, to wszystko było dwuwymiarowe. To już PC... były sprajty, które jeździły, tak, no. To już PC wtedy faktycznie był, jakby na gry na PC-cie były na wyższym poziomie niż to, co pokazywało wtedy właśnie GTA, nie? No ale no to mówię, no to są ludzie, którzy lubią i doceniają. Ja natomiast grałem na premierę i nie doceniłem. I do dzisiaj stwierdzam, że to nie były według mnie dobre gry, dla mnie przynajmniej, nie? Okej, okay, no to później będziemy sobie ustalać się w takim razie, które GTA jest najlepsze. Widzimy się klasycznie, jak skoro wracamy do lat 90. to Krzychu, widzimy się po lekcjach za szkołą i tam sobie wyjaśnimy. Dobra, okay. Na solo. Dokładnie. A myślę, że możemy takim płynnym przejściem teraz sobie przejść. Przejść, masło maślane, ale okej. Okay. Z roku 99 do 2000 za sprawą serii Tony Hawk Pro Skater, ponieważ w roku 99 wyszła część pierwsza, a w roku 2000 część druga. I no, ci, którzy gdzieś chociaż trochę kojarzą właśnie Tony Hawka, kto kojarzy gry z tamtego okresu, doskonale wie, że Tony Hawk 1 i 2 to były gry świetne. Raz, że bardzo dobrze zrobione. Dwa, że po pierwsze dobrze sprzedane, ale po drugie mocno zakorzenione w kulturze właśnie grania konsolowego, ponieważ bardzo podobnie jak Tekken w wielu osiedlach polskiej naszego polskiego przybytku mogliśmy po prostu ogrywać właśnie razem z kumplami Tony Hawka. I tak jak pierwszy Tony Hawk był dobrą podwaliną, to był dobry fundament, tak dla mnie Tony Hawk Pro Skater 2 to było właśnie to. Tam najwięcej czasu z kumplami spędzaliśmy. No i po dziś dzień uważam, że w dwóch pierwszych częściach Tony Hawka przede wszystkim soundtrack zrobił niesamowitą robotę. To był w ogóle dla mnie okres, gdzie, wiesz, oglądało się Jackassa, oglądało się dużo właśnie sportów ekstremalnych, deski, BMX-ów, crossów, no i wszystkiego, co się dało, więc to było bardzo spójne gdzieś też z moimi zainteresowaniami i chyba też dlatego między innymi tak siadło, poza tym, że ta gra była naprawdę dobrze zrobiona, bo kręcenie trików w hangarze, przeskakiwanie między rampami, wchodzenie na wheelie, wykręcanie niesamowitych wprost trików i skorów, oczywiście wszystko po to, żeby pogrążyć swojego kumpla, który siedzi obok ciebie z padem, no i po to, żeby czuł się jak największy przegryw na osiedlu, no to były niesamowite i niezapomniane momenty dla mnie. Ja grałem też w drugą część Tony Hawka i ogólnie chyba wśród społeczności graczy ta druga część jest uważana za najlepszą, z tego co tam zauważyłem, że najcieplej przyjęta jest, może tak to ujmę. Faktycznie, Tony Hawk był, ja ogólnie, wiesz, bo ja byłem takim trochę polskim protoskaterem, nie? To ja jeździłem na deskorolce, jak jeszcze ludzie nie do końca wiedzieli, czym jest skateboarding. Krzychu, przepraszam, no. Czy masz jakieś nagrania? Nie mam, ale... Kurde, bo chciałem poprosić, żebyś przebitkę tutaj wrzucił, jak robisz, wiesz, choćby 50-50. Nie, tam, wiesz, to nawet się nie robiło żadnych trików, bo jakby nie było... z czego tych trików wziąć. Nie było, wiesz, w telewizji, nie było internetu. Ja pierwszą deskorolkę, jaką miałem, to była kupiona. Ona była ze sklejki i pamiętam, raz przywaliłem w krawężnik i kółka odpadły, znaczy złamało się to, co kółka trzymało i potem rodzice kupili mi drugą, bo te pierwsze deski, jakie były w Polsce, to dzisiaj to takich nie ma. To były plastikowe i one pod ciężarem się uginały, że się robiło taka, wiesz... No, i na takich się jeździło. I to na tych deskach nie mogłeś zrobić żadnych trików, bo one jakby
ciężko powiedzieć, do czego one służyły tylko do jazdy. Nie miałeś, tak. nie mogłeś złapać tej deski, nie mogłeś podbić jej, nie? Bo wiesz, na tych deskach szerokich to masz to podbicie, że możesz podbić deskę. No na tym się nie dało, bo ta deska wyglądała, że była płaska i z tyłu miała taki pod kątem do góry, nie? Taki nie wiem, jak to się nazywa. Nazwijmy to hamulcem, tak? Bo to nawet nie był hamulec, bo to, wiesz, to było na tyle wysokie, że nie mogłeś tym hamować i... Absolutnie. Ja wtedy w latach, myślę, że to było końcówka lat 80., początek 90., właśnie byłem takim polskim protoskaterem, że jeździłem właśnie na deskorolce, żeśmy się uczyli dopiero tak naprawdę jeździć, nawet triki, to najpierw się trzeba było nauczyć jeździć na tym, nie? Oczywiście. I pamiętam, że bardzo się tym wtedy jarałem ogólnie deskorolką i był jeden jakiś taki film o skaterze z lat chyba 80. albo 90., nie pamiętam nawet jak on się nazywał. I to była nasza jakby jedyna wiedza na temat deskorolki. Pamiętam, że jak wyszedł Tony Pro Skater, to ta miłość do tej deskorolki mi powróciła i mówię, kurde, jak to fajnie się kiedyś jeździło na deskorolce, a tutaj możemy, wiesz, tylko wtedy jakby to, co mówisz, Jackass, MTV, wtedy jakby weszła do nas ta kultura z Ameryki, poznaliśmy, czym są skate, kim jest Tony Hawk, co on potrafi, nie, że jeździł na rampie, w ogóle jakieś tam, wiesz, te 360 zrobił, no w ogóle jakaś 720, masakra. 720, no, pierwszy raz 900 wykręcił. No to były w ogóle, to było coś takiego, wiesz, zupełnie dla mnie, jako takiego, wiesz, który jeździł na deskorolce plastikowej, to był jakiś kosmos w ogóle, że ta kultura jest tak jakby gdzieś rozwinięta i rozprzestrzeniona, nie? I te gry jakby troszkę spowodowały też, że ta kultura skate'owa do Polski weszła, bo potem faktycznie w latach 90., pod koniec już, w zasadzie już w 2000 roku, dużo można było znaleźć skate'ów. To się połączyło też z boomem polskiego hip-hopu w tamtym czasie. Oczywiście. Który gdzieś zaczynał wychodzić troszkę spod ziemia. I to jakby wszystko się razem składało w jedno, nie? To, czyli rozumiem, że dlatego, tak? Zacząłeś jako dorosły skater i wyszła kultura, to stwierdziłeś, że jeszcze sobie porapujesz. I jakby no, deska, myślę, tu mikrofon. Tak, tutaj tak. Znaczy ja już potem nie jeździłem na deskorolce, powiem ci jeszcze jakieś taką śmieszną historię, w końcu sobie jakieś kupiłem. No nie wiem, który to był, 2003 rok, kupiłem sobie taką deskorolkę ruską. Ruskie to były płaskie całkowicie deskorolki. Mój kumpel miał taką deskorolkę i one służyły do bardzo szybkiej jazdy. Ja zawsze tak, nie wiem, czy ona służyła do czegokolwiek, może nie, ale wiem, że on bardzo szybko na tej deskorolce jeździł. Ja mówię, dobra, kupię sobie taką dechę i człowieku, kiedyś mówię, gdzieś tam miałem iść, mówię, a przejadę się na deskorolce. Ubrałem się w dresik i człowieku, nie mogłem 2 metrów na tej deskorolce przejechać, nie? Stałem się, bujałem w ogóle, wiesz, no wstyd. I pamiętam, że, znaczy ja doszedłem do czego, dlaczego już potem bo się zmienił środek ciężkości. Urosłem i już trudniej było utrzymać równowagę. I dzisiaj powiem ci, mam dzisiaj takie zapędy, żeby kupić sobie, co roku sobie obiecuję, że kupię sobie longboarda, bo mój Oliwier na przykład jeździ na deskorolce, on tak też jeździ bardzo amatorsko, ale ja właśnie mówię, kupię sobie longboarda i będę z nim jeździł. I co roku mam to samo, że mówię, kupię sobie wreszcie deskę, żeby sobie pojeździć, ale boję się tego, że nie podołam, znaczy tak naprawdę muszę się nauczyć od nowa jeździć, to nie jest jak z rowerem. To nie jest jak z rowerem. Jak zmieniać się środek ciężkości, musisz od nowa się nauczyć zachować równowagę, nie? Ale mam taką chęć, żeby powrócić, żeby sobie pojeździć. Po prostu normalnie sobie pojeździć, nie tam jakieś triki czesać, bo ja to nie umiałem tego, ale tylko po to, żeby sobie właśnie wsiąść na deskę i pośmigać. To cię rozumiem. Powiem ci, że jeżeli chodzi o deskorolkę, moja przygoda z deskorolką była bardzo krótka. Tak, zaczęło się od tego wspomnianego plastiku, później była jedna taka, powiedzmy, właśnie klasyczna sklejkowa, jak na tamte lata. Natomiast nigdy jakby w wyobrażeniu chciałem, wiesz, rampa i tak dalej, no bo człowiek się naglądał oczywiście Jackassów i innych rzeczy i MTV. Natomiast nie wiem, mnie bardziej kupił w końcu BMX, co nie? I na BMX-ie troszeczkę faktycznie sobie wariowałem. Ta deska nigdy nie była faktycznie użyta tak, jak być powinna. O ironio, mój kolega, nie tylko z osiedla, ale tak naprawdę z mojej klatki, z mojego piętra, tutaj zrobię małą kryptoreklamkę w takim razie, chociaż on jeszcze wciąż jeździ, z tego co wiem, Przemek Cymbalski, zwany Cymbałem, można tam jakieś filmiki jeszcze znaleźć, ale on wtedy czesał naprawdę, naprawdę solidnie. Zawody, nie zawody, chyba nawet po dziś dzień czasami w czymś mniejszym tam startuje, no ale wiadomo, swoje lata ma, swoje życie, swoją pracę i tak dalej, więc jest to jakby kontynuacja hobby. Więc to było ciekawe, bo miałem gościa, który był naprawdę dobry u siebie na klatce, na moim piętrze, na 8. piętrze na ZWM-ie.
I mimo wszystko jakby były chęci, ale wygrywały inne rzeczy. Trochę giereczki, trochę między innymi BMX, więc dziwne, że to nie poszło dalej. A jeżeli chodzi o ciebie i twój zakup deskorolki, Krzychu, ja ci powiem dokładnie to samo, co mówiła mi moja świętej pamięci nauczycielka geografii z liceum, kiedy jej mówiłem, że się nauczę albo że przyniosę zadanie. Krzychu, ty mi nie groź, tylko to zrób. Może i tak się, może się w końcu zdecyduje. No, trzymam kciuki. No dobra, ale zacząłeś przy 99 roku wspominać o grze, do której chciałbym wrócić, bo to już jest ten rok, kiedy miała premierę, czyli 2000. Final Fantasy IX. I ja jestem ciekaw tego twojego spojrzenia, bo dla mnie Final Fantasy IX to jest jedna z ulubionych części Final Fantasy. Po tym jak Final 8 w ogóle do mnie nie przemówił w dłuższej mierze, tak... Dziewiątka przede wszystkim dlatego, że ja w tamtych czasach i po dziś dzień też mocno, ja lubię ten klimat zbliżony do średniowiecza albo jakiejś takiej wariacji średniowiecznej. I Final 9 faktycznie stylistyką bardzo mocno szedł w te elementy średniowiecza. Oczywiście oni tam mieszają sobie steampunk, oni mieszają jakieś takie dodatkowe elementy, swoją wariację fantazy, jak najbardziej. Ale siadł. Co prawda na początku miałem takie, o kurczę, to będzie kolejna gra, gdzie dzieci ratują świat i de facto Final Fantasy IX tym jest. To jest gra o dzieciakach, które ratują świat, natomiast zrobili to dobrze. Można tu nadmienić bardzo ładną dla mnie właśnie grafikę, styl przede wszystkim, który obrali. Na tyle dobrze, że przestałem zwracać uwagę na te dzieciaki, na właśnie na Garnet, która ona później Dagger kazała do siebie mówić, na Zidana, który no, był taką chodzącą, skaczącą małpką, połączeniem człowieka z małpoludem, chyba tak można by to nazwać. Natomiast świetna broń, bo Dual Blade'y, które są, chyba tak trzeba to nazwać, czy to jest Dual Blade? Chyba tak, który jest rzadko w grach spotykany, chociaż w tym roku będzie w dwóch grach, ale o drugiej grze za chwilę. Historia, która mimo wszystko do mnie przemawiała, system walki, który był ciekawy, no i cały świat. Jakby stworzyli coś, co ja kupiłem i to był klimat, w który ja wsiąkłem, bo ja po dziś dzień słyszę w głowie, jak mówię o Final Fantasy IX, ja słyszę muzykę z mapy świata, która przygrywa mi gdzieś z tyłu głowy i powoduje bardzo takie przyjemne wspomnienia. U mnie z dziewiątką to był ten problem, że jak wspominałem, siódemka była dla mnie trochę taka za dziecinna i dziewiątka była powrotem tej takiej infantylności właśnie tych ludzików z wodogłowiem, jakichś karłowatych. I to był właśnie moment, który też mówię, nie, no to już ósemka weszła na dobre tory i z dziewiątką znowu skopali, nie? Koniec końców skończyłem dziewiątkę, grałem w nią na emulatorze. Nie mogę powiedzieć, że się źle bawiłem, bo faktycznie potem się jakby wciągnąłem w tą historię, ale przez długi czas dziewiątka pozostawała jako mój najmniej lubiany Final Fantasy, właśnie przez tą taką oprawę dziwaczną tego małpoluda małego. Takie jakieś to było dla mnie, wiesz, dziwne, takie groteskowe może nawet bym nazwał te postacie, tak jakby zrezygnowali z tego, co wypracowało Final Fantasy VIII, czyli powiedzmy realizm, powiedzmy, no w cudzysłowie mocnym, ale powiedzmy w stosunku do części siódmej, no to ten realizm był podniesiony bardziej. I tutaj jakby poszli zupełnie w taką właśnie stylistykę jakiejś takiej baśni. To mi się nie za bardzo podobało. Właśnie wolałem tą ósemkę, która była taka, można powiedzieć, bardziej nowoczesna, bo były te gunblady i tam pociągami jeździli, pamiętasz? Tak był jest. Taki motyw, nie? Autem jeździłeś, tak. I szukałeś benzyny, oczywiście, jak ci się skończyła. A tutaj taki powrót właśnie do jakichś takich latających statków, co takie jakieś w ogóle. No nie podobało mi się to. I koniec końców dzisiaj uważam, że nie jest to najgorsza część Final Fantasy, bo jakby zweryfikowałem to, kiedy zacząłem grać jeszcze raz, a to było chyba ze 3 lata temu, zacząłem jeszcze raz grać Final Fantasy, ale nie ukończyłem i chyba jeszcze raz bym musiał zacząć i planuję to zrobić, tylko zagrać właśnie w tą wersję z pierwszego PlayStation, w tą oryginalną, bo wiem, że remake jakieś tam się pojawiły, znaczy nie remake, tylko porty. Remasterek, tak, na Steamie można łyknąć port, dokładnie. Także zamierzam i myślę, że dam jej drugą szansę i na pewno będę się lepiej bawił. No też pewnie bardziej ten sam problem co z siódemką, bardziej się wciągnę w tą historię, bo tutaj miałem też ten, że ta
infantylność trochę mnie odrzucała od śledzenia tej historii, że tak trochę mnie to... Tam na początku, pamiętasz, chodziło się takim kolesiem, ja nie pamiętam jak się nazywa, w takim kapeluszu i się próbowało dostać do zamku. Jezu, Vivi. Vivi, no. Chodzi ci o tego, o czarodzieja. Dla mnie to nie był Vivi. Świetna postać. Dla mnie to był Orko z Himena i tyle. I tak zawsze go będę kojarzył, nie? Też takie właśnie miałem jakieś... Że przypominały mi jakieś właśnie między innymi Orka z tego, z Himena, nie? Że ten Vivi. Ale to takie właśnie były rzeczy, które myślę, że wynikały z tego, że byłem jeszcze wtedy młodym dzieciakiem. No może już nie młodym dzieciakiem, bo 2000 rok to już nie taki młody, ale miałem jakby inne rzeczy, jakby na głowie inne rzeczy mnie ciekawiły. Jakby bardziej te gry wolałem jakieś takie dojrzałe, właśnie jak nie wiem, Medal of Honor, jakieś takie bardziej dorosłe, że tak powiem, a Final Fantasy był jakby dla mnie trochę takim powrotem do takich dzieciaczków i takiej właśnie infantylności. To mnie zresztą do dzisiaj odrzuca w grach Nintendo, ta infantylność. Rozumiem. Wiem, że te gry są fajne, że one mają mnóstwo pomysłów i ja doceniam to i nie wiem, Mario Galaxy na przykład, że one są świetne, jeżeli chodzi o mechaniki, pomysły, ale wiesz, jak ja patrzę na te cukierkowe, kolorowe postacie, to ja po prostu nie mogę. Nie mogę, no po prostu nie mogę, wiesz. Jeszcze Mario mogę przełknąć, ale już na przykład ten taki Kirby, ten duszek taki, Kirby chyba on się nazywa, czy tak, Yoshi, to nie, to już, albo Zelda. Za dużo. Nie daję rady po prostu. Czaję, aczkolwiek takie trzy grosze dorzucę odnośnie postaci Viviego. Jak będziesz ogrywać, to na pewno już teraz zwrócisz uwagę, bo wbrew pozorom Vivi jest taką bardzo... To jest bardzo, może nie dramatyczna, ale to jest taka postać, która ma wzbudzić smutek. To jest smutna historia, która kryje się za Vivim i na pewno jeżeli będziesz grał drugi raz, to zwrócisz na to uwagę, bo będziesz miał inne podejście do śledzenia fabuły. Więc całkowicie rozumiem twoje podejście. Mi się ta baśniowość jak najbardziej podobała. No ale wiadomo, jedni lubią, tak jak często powtarzam, ja lubię gruszki typu pomarańcze, zamiast się kłócić, bo proszę mi po prostu powiedzieć dlaczego. Natomiast zrobię takie, spróbuję zrobić płynne przejście, bo wspomniałem o broni Zidana, którą dzierżył. No i powiedziałem, że w dwóch RPG-ach w tym roku taka broń się pojawia u głównego bohatera. No i oczywiście drugim bohaterem będzie bohater Chrono Crossa, czyli kontynuacji, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo z technicznego punktu widzenia, ale kontynuacji Chrono Triggera, wspaniałej, po dziś dzień uważanej za jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszego RPG-a wszechczasów. No i oczywiście wychodzi kontynuacja, Chrono Cross. Ja specjalnie mówię, że chyba nie powinniśmy technicznie nazywać tego kontynuacją, bo sami twórcy mówią o tym, że to nie jest per se kontynuacja. Tam są elementy, które się powtarzają. Tam jest zaciągnięcie historii z pierwszej części, ba, pod koniec nawet pojawiają się bohaterowie z pierwszej części, czyli z Chrono Triggera. Pojawia się między innymi Chrono. Natomiast jest to ten sam świat, ale historia troszeczkę inna, nie bezpośrednio kontynuacja. Co nie zmienia faktu, że Yasunori Mitsuda zarówno w Chrono Triggerze, jak i w Chrono Crossie zrobił fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o soundtrack. Po dziś dzień uważam, że Chrono Cross ma jeden z najlepszych soundtracków, które można posłuchać, jeżeli chodzi o właśnie RPG. Zresztą nie tylko. Mapa świata, bo tam masz w ogóle przejście, że przechodzisz sobie między wymiarami, więc w jednym wymiarze masz inną muzykę na mapie świata, w drugim drugą. Więc muzyka, jeżeli wychodzisz na mapę świata, fenomenalna, taka, która cały czas zagnieżdża ci się w głowie. Podczas walk dokładnie to samo. Historia, która jest ciekawa, tam są podróże w czasie i jest trochę zawiłości, jest trochę loophole, które gracze oczywiście lubią wytykać i ja uważam, że mają rację. Natomiast jeżeli ktoś nie grał w Chrono Crossa, to ja mogę śmiało powiedzieć, że jeżeli lubisz japońskie RPG, idź, bierz, graj. I co też ważne, bardzo podobnie jak wspominaliśmy przy Final Fantasy VIII Opening, myślę, że Chrono Cross ma również jeden z najlepszych openingów, które widziałem w ogóle kiedykolwiek. Świetny pacing, świetne tempo w ogóle wprowadzenia. Zaczyna się bardzo powolnie od księgi, która przewraca strony. Mamy rozpisaną historię, po czym tempo przyspiesza, wchodzą dodatkowe instrumenty, świetne wykorzystanie skrzypiec i wiolonczeli. No i mamy wielki boom na koniec.
Ciężko mi nie polecić tego tytułu komukolwiek. Ja nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle do Chrono Crossa sięgnąć. Nie. Okay, chińskie to... RPG to były wtedy dla mnie ciężki temat. Ja tylko Final Fantasy wtedy. I... Znaczy, wiesz co, to było trochę też tak, że jak byłeś graczem PC-towym i jakby nie czytałeś PSX Extreme czy tam Neo, to te tytuły do ciebie nie dochodziły, bo one jakby informacja o nich w czasopismach typu, nie wiem, Secret Service, czy tam Top Secret, czy tam mega dużo innych czasopism poświęconych grom PC-towym, nie było tego, wiesz, i takie tytuły jakby mnie całkowicie omijały z kilku powodów, no bo to były gry typowo konsolowe i bardzo jakby skierowane do bardzo konkretnej grupy graczy. Graczy właśnie, którzy lubią japońskie RPG, a wśród PC-towców raczej takich osób nie było zbyt wiele. I mogę powiedzieć, że Final Fantasy był jednym z naprawdę niewielu tytułów, który był w tamtym czasie jakby takim typowym japońskim RPG-iem, który można było poznać poza konsolą, że można było go poznać na PC-cie. No, nie dziwię się jak najbardziej, natomiast gdybyś się skusił, gdybyś chciał sobie nadrobić, to w zeszłym roku wyszła wersja właśnie Steamowa razem z dodatkiem Radical Dreamers, który wyszedł tylko i wyłącznie w Japonii. On oczywiście po latach został przetłumaczony, to jest bardziej visual novelka z jakimiś tam, możemy powiedzieć, scenami walki, nie takimi per se, jak to w grach wygląda, bo to wszystko wciąż jest mniej więcej oparte na dialogach, natomiast jest uzupełnieniem historii i jeżeli dlatego też mocno zaznaczyłem, że Chrono Cross nie jest bezpośrednio kontynuacją, bo to widać, wyjaśnienie to między innymi znajdziemy właśnie w Radical Dreamers, w tym dodatku, który jest rzucony, natomiast tak, żeby zrobić long story short, twórcy chcieli robić coś więcej i tak naprawdę z tego pokrótce wyszedł Chrono Cross, który stąd stwierdzili, nie robimy kontynuacji, robimy coś innego w tym samym świecie. Natomiast gdybyś chciał sięgnąć, śmiało łap wersję Steamową, poprawili już troszeczkę bugów, masz dodatek w postaci Radical Dreamers i to jest tak naprawdę remaster. Tam masz odświeżone, troszeczkę odświeżoną grafikę, parę dodatków, które można korzystać nie trzeba, czyli na przykład przyspieszenie albo spowolnienie animacji, wyłączenie walk, będziesz szczęśliwy, bo tam nie ma walk losowych, tam widać przeciwników, więc w razie czego to dla ciebie na plus, ale jeżeli chcesz japońszczyzny nadgonić, Chrono Crossa łap, śmiało przyjacielu, na pewno będziesz się dobrze bawić i chciałbym w takim razie przejść do innego RPGa, którego też bardzo serdecznie ci polecam, bo zakładam, że chyba też nie miałeś okazji zagrać, ale tytuł powinien ci być znany, ponieważ jest to gra bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o RPG. Znowu, bardzo dorosła historia, bardzo ciekawa, bo też elementy psychologiczne tam są poruszone, no i wychodzi oczywiście ze stajni Squaresoftu, z naszej złotej kury, która w tamtych latach wypluwała najlepsze złote RPGowe jaja, czy też jedne z najlepszych. Mianowicie mówię o Grand Story. Czymś, co nie sposób nie wspomnieć, jeżeli chodzi o pierwsze PlayStation. Ciekawa rzecz, ponieważ akcja dzieje się w świecie Ivalice, w którym działo się również Final Fantasy Tactics, ale również Final Fantasy 12 później. Więc ten świat kilkukrotnie został eksploatowany, chociaż tak naprawdę nie zobaczymy praktycznie tych samych miejscówek. Natomiast Vagrant Story stoi ciekawym systemem walki, ze względu na to, że ten, kto grał w Parasite Eve, zobaczy duże podobieństwo. Mianowicie, kiedy wciśniemy odpowiedni przycisk, to był chyba X wtedy na padzie od PlayStation, pojawia się wokół nas sfera, zupełnie jak w Parasite Eve. I jeżeli przeciwnik jest w zasięgu, no to oczywiście możemy go trafić. Natomiast co jest ciekawe, to, że zarówno przeciwnicy, jak i my możemy trafiać w różne części ciała, osłabiając ich odpowiednio, na przykład wyłączając rękę, która będzie atakować. Ale to samo dotyczy nas, więc są statusy. Z drugiej strony broń bardzo szybko się psuje, trzeba zwrócić na to uwagę. I dodatkowo faktycznie tutaj rodzaj ataku, czyli czy to będzie slash damage, blunt damage i tak dalej, ma bardzo duże znaczenie, więc ciekawa gra z systemem komba, który może się spodobać, ponieważ w momencie ataku możemy w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk odpowiedzialny za inny atak specjalny przypisany do naszej postaci i możemy zacząć robić komba. Natomiast to jest taka zasada high risk, high reward. Im więcej tego komba zrobisz, im większy licznik będziesz miał, wyższy licznik,
tym pojawia się też dodatkowy licznik risk. I im większy risk, tym większa szansa, że spudłujesz. Więc w pewnym momencie w czasie walki musisz zacząć się zastanawiać, czy atakujemy dalej, czy to się opłaca. Oczywiście są mechanizmy, które pozwalają nam to zniwelować, natomiast no, zabawy jest dużo, więc nie wiem, czy miałeś okazję łyknąć, nie, wiesz, ale jeżeli to, nie... To już w ogóle nie mój temat, nie? Widzę, że tutaj jest jeszcze dużo jakichś tam Breath of the Wild, czy jakieś inne rzeczy, które RPGowych, ale to są już dla mnie ze stary... Czarna magia, czy Persona na przykład, nie grałem w żadną Personę, także też nie mam tutaj jakby, nic nie dodam w tej wypadku. No to w takim razie przejdźmy do innych rzeczy, do platformerów, ponieważ w roku 2000 wychodzi kontynuacja świetnie przyjętej platformówki, mianowicie Spyro Year of the Dragon. I tutaj z tego co kojarzę, ty ze Spyro miałeś do czynienia, nie wiem czy z tą częścią. Miałem do czynienia z remake'iem. Nie, wiesz co, akurat Spyro nie był tytułem, który gdzieś tam mi zapadł w pamięć. Faktycznie Crash tak, ale Spyro nie. Znaczy ja ogólnie nigdy nie przepadałem, szczerze mówiąc, za Spyro. Sam design gry jakoś mi się nie za bardzo podobał i pamiętam, że jak grałem w remake, to pewne elementy z tej gry właśnie też zauważyłem, że nie do końca mi odpowiadały. Natomiast nie miałem okazji grać w Spyro to oryginalne, tak, na PlayStation. To jakby już mnie to ominęło. Znaczy to jest też, tutaj dużo rzeczy będzie mnie omijało, które wyszły tylko i wyłącznie na konsolę. Z tego względu, że jakby głębiej byłem już graczem, jakby głębiej szedłem w PC gaming, tak, że już jakby to są czasy, kiedy byłem na studiach, także na studiach nikt konsoli nie miał, wszyscy mieli pecety, więc tutaj był raczej ten temat właśnie takich bardziej gier pecetowych, także mogę się wypowiedzieć jedynie na temat gier, które pojawiły się na pececie, tak, czy jak na przykład Colin 2, to tak, ale te wszystkie tytuły to już mnie to omijało. Okej, okay, no to w takim razie przejdźmy, wiesz co, ja mam kilka tytułów do wymiany, więc może zróbmy tak, żebyś teraz ty wrzucił tytuł, który gdzieś tam miałeś okazję z 2000 ograć i zobaczymy, czy będę miał coś do powiedzenia, bo może mnie ominęło. No dobra, znaczy no to ja to mogę powiedzieć tak, na pewno Colin McRae Reilly 2, jedna chyba z najlepiej w tamtym czasie ocenianych gier. To była w ogóle ciekawa rzecz, bo Colin dla konsolowców to było pierwsze zetknięcie z taką grą, gdzie się jeździ takie odcinki specjalne, właśnie trochę jak tak. Colin. Dla PC-ciarzy to nie było wcale nowe. Były takie gry jak Network Kurek Rally, które pojawiło się wiele lat wcześniej i oferowało właśnie, znaczy może trochę bardziej archaiczne, ale również taką właśnie tego typu rozgrywkę, gdzie też naprawiało się samochód i tak dalej, czy tam kolejny. Natomiast Colin, w którego grałem na PC-cie, to pamiętam, że może nie tyle ja, bo ja nie byłem samochodziarzem, ale moi znajomi ze studiów, którzy siedzieli w grach samochodowych, pamiętam, że bardzo pozytywnie się wypowiadali. Ja natomiast zawsze miałem z Colinem, wiesz, Colin to ponownie jest gra, która nie możesz grać tak jak ja gram, czyli naciskasz gaz i tylko skręcasz. To trzeba było hamować. To już było dla mnie za dużo. To już była gra dla mnie za skomplikowana. Jak trzeba hamować, to już nie są wyścigi. Dla mnie wyścig to jest tylko naciskam do przodu i skręcam, tak? I jadę. Natomiast tutaj było już wymagało jakby to troszkę więcej zachodu, że tak powiem, i więcej jakby znajomości, że tak powiem, z jeżdżenia samochodem. Natomiast ciekawostka. Moja żona na przykład bardzo miło wspomina Colina i do dzisiaj czasami się pyta, czy mam Colina, bo by chciała zagrać sobie właśnie w tą wersję na PlayStation, bo ona jak była młodsza, to też mnóstwo razy właśnie mówi, że grali właśnie w Colina, że to były jedne z najlepszych wyścigów. I to jest też ciekawe, że na PlayStation było dużo tych wyścigów, bo były jeszcze, wiesz, Gran Turismo, były tam Ridge Racer, a moja żona właśnie zapamiętała, że najlepszym wyścigami właśnie był Colin.
Cóż, jest to miała styczność, ale całkowicie rozumiem to takie podejście, że a jeszcze bym odpaliła tą starą giereczkę. No jest to podejście takie, że chce się troszkę wrócić do dzieciństwa. I powiem ci, że tu jesteśmy bardzo zgodni, Krzychu, bo obydwoje wolimy arcade'owe podejście, czyli gaz do dechy, ogień z rury i do przodu. Natomiast ja grałem w kilka, w Colina McRae Rally jak najbardziej grywałem i ja miałem takie mieszane uczucia. Z jednej strony chciało mi się śrubować dobre czasy, ale prawdę mówiąc, ja szybko czułem, że to jest trochę na siłę, że no to symulacyjne podejście to chyba nie jest po prostu dla mnie, więc szybko to odpuszczałem, wiesz? Ja to mam z wyścigami, u mnie to jest zawsze ten problem, ja lubię grać w grę, w którą mam jakiś cel. Wyścig jakby, znaczy on ma cel, musisz wygrać, tak? Ale to dla mnie jest cel, który nie jest aż tak istotny, nie? No po prostu musisz wygrać, nie? To tak jak w warcabach masz cel albo w szachach, nie? Także wolę gry, które mają jakąś fabułę i gdzieś tam ten cel jest jakby naszkicowany, że do czegoś dążę, nie? Że przez całą grę do czegoś dążę, tak? Natomiast tutaj jakby tego nie było. Z kolejnych gier, które grałem i które myślę warto wspomnieć, jest Dino Crisis 2. To był tytuł, który nie pojawił się na PC-cie, on się pojawił tylko i wyłącznie na PlayStation jako ekskluzyw. Miałem okazję grać w niego chyba w zeszłym roku. Natomiast pewna rzecz, która mnie zdziwiła, to to, że pierwszy Dino Crisis był survival horrorem, dwójka była już strzelanką z systemem komp nawet, można powiedzieć. Ale tak. I był tutaj ciekawy zabieg, o ile gry w tamtym czasie, survival horrory raczej technologicznie starały się iść do przodu, to Dino Crisis 2 był jakby krokiem trochę wstecz, bo pierwsza część była w czasie rzeczywistym, natomiast druga część Dino Crisis już była w stylu pierwszej trylogii Residentów, czyli z prerenderowanymi tłami. Aczkolwiek bardzo miło wspominam rewelacyjną wręcz animację postaci, opartą chyba o motion capture. Naprawdę na cutscenkach wyglądało to niesamowicie. Byłem naprawdę zdziwiony, że tak dobrze to wyglądało, faktycznie ten ruch. Natomiast grało mi się w to ok. Nie mogę powiedzieć, że była to zła gra. Zmieniono oczywiście całą zasadę rozgrywki, całą mechanikę, ale grało się to jak najbardziej, uważam, w porządku i Dino Crisis 2 uważam za bardzo dobry tytuł. Nie wiem, czy lepszy od jedynki, na pewno od trójki lepszy, ale od trójki to jest wszystko lepsze. Tak. Ale myślę, że jakbym, znaczy gracze, którzy grali w pierwszą część i byli zafascynowani właśnie tym survivalem, mogli czuć się zawiedzeni, tak? Bo tutaj jakby było trochę spłycenie całej rozgrywki na rzecz właśnie bardziej strzelanki, ale uważam, że i tak wyszło to całkiem nieźle. Nie najgorzej. Ja Dino Crisis zawsze postrzegałem jako rezydenta z dinozaurami. No to ja chyba wiem, każdy. Chyba każdy tak to widział. Wiem, że dla niektórych to może być takie... Na pewno nie chcę nikomu zrobić krzywdy tym określeniem, ale tak, dużo osób o tym tak mówi i faktycznie tak było, więc ja ewidentnie tutaj od razu zaznaczę, ja wolałem rezydenty, ale Dino Crisis to była świetna odskocznia. To było po prostu coś innego, co mogłem sobie włączyć. I tyle. Jakby chyba niespecjalnie poza tym, bo mógłbym powtórzyć to, co powiedziałeś, ale zabrałeś mi praktycznie całą amunicję, więc dużo więcej nie dorzucę. Ale tak, to była dla mnie gra odskocznia, to było coś dla rozrywki i coś, co włączałem, jeżeli akurat w tym momencie stwierdziłem, za dużo zombiaków, zabijmy dinozaura. Nie ma najmniejszego problemu. No i natomiast no. W 2000... No nie, mów, dobra, to teraz, tak? Teraz ty, bo ja jeszcze mam w sumie tylko jedną grę, o której mogę coś powiedzieć, także możesz tutaj strzelać RPGami teraz. Których było właśnie chciałem strzelić w RPGa i to RPGa, który on miał być duży. To jest projekt od Sony. Oni chcieli konkurować wtedy ze Squaresoftem i wydali The Legend of Dragoon. To miał być tytuł, który miał być właśnie kontrą na Final Fantasy. Oni w ogóle włożyli w niego dużo pieniędzy. Oni długo go dopracowywali, dopieszczali. No i coś nie pykło, ciężko mi powiedzieć co, ponieważ ja sam tej gry nigdy nie skończyłem, ale zaczynałem ją chyba 4 czy 5 razy i ja się za każdym razem dobrze przy niej bawię, po prostu w pewnym momencie coś sprawia, że mówię, chcę spróbować czegoś innego, a wiesz jak to jest, jak spróbujesz czegoś innego, włączysz inną grę, co nie, nagle do drugiej zaczynasz wracać, później mija miesiąc, dwa, trzy, ty nie pamiętasz gdzie byłeś, co robiłeś i w pewnym momencie trzeba zacząć od nowa. I to jest jedna z tych gier, gdzie The Legend of Dragoon, on został też niedawno wydany port na Steama,
Nie. Przepraszam. W PlayStation Essentials, tak, on się pojawił w PlayStation Essentials, w którymś z tych największych abonamentów, jako możliwość zagrania w PlayStation Classics. No i niestety jest duży problem, bo gra była niegrywalna, prawda? I podam ci prosty przykład. W grze jednym z twoich najsilniejszych ataków jest możliwość przemienienia się w smoka i atakowanie w formie smoka. Natomiast wersja z Essentials, jeżeli odpalisz sobie na PS5, czy też na PS4, nie wiem, czy jest ta sama opcja, natomiast z PS5 na pewno, no to w momencie, kiedy przemienisz się w tego smoka, no to animacja się zawiesza i sobie wisisz. Aha. Ponoć już to złatali, tak? Ponoć jest załatane, ale jeżeli jedna z głównych mechanik nie działa, no sorry, no nie pograbę za bardzo. Natomiast nie zmienia to faktu, że gra ma sporą rzeszę fanów i od lat jest prośba o kontynuację, no ale wydaje mi się, że tutaj raczej prosta kalkulacja. Nie sprzedało się tak dobrze, bo w grę dużo zostało zainwestowane pieniędzy. No sorry, nie będziemy kontynuować i przez lata od roku 2000 prośby są, gry nie ma. No cóż, Bóg jeden raczej wiedzieć, czy coś kiedyś z tym będzie, natomiast sama gra ciekawa, dość przyjemny system comp, mimo że drewniany, bo tam w momencie walki miałeś, to był taki, powiedzmy, quick time event combo, tak można to nazwać, bo w momencie, kiedy wskakiwałeś do walki i atakowałeś przeciwnika, mogłeś ustalić sobie jakieś tam zagranie, prawda, z różnymi nazwami, nie wiem, Dragon Slash czy coś takiego. Mhm. I w momencie, kiedy atakowałeś przeciwnika, pojawił ci się na przykład, miałeś cisnąć kwadrat, więc na ekranie leciał sobie taki wielki kwadrat, który się zmniejszał i w momencie, kiedy on już był mały i trafiał w formę kwadratu, musiałeś nacisnąć kwadrat, tak? Później na przykład trójkąt. No i tak się kolejne części tego komba wykonywało, po czym jeżeli zrobiłeś wszystkie, to był dodatkowy atak, dodatkowy damage, no i bohater krzyczał sobie nazwę tego komba. Powiem szczerze, że jak wspominam ten voice acting, on nie jest dobry. Mhm. Absolutnie nie jest dobry w walce. To było tak, że jak grałem, to za każdym razem się krzywiłem, ale sam system walki był ciekawy, historia była nie najgorsza. Znowu mamy tutaj ciekawie zbudowane lokacje i nie najgorszą historię, no ale po prostu coś nie siadło. No ale kto wie, może Sony kiedyś stwierdzi, że chcemy coś z Legend of the Dragon zrobić. Ja to pamiętam, że zawsze mi się, znaczy jak byłem młodszy, to wydawało mi się, że to jest jakaś część Panzer Draguna. Właśnie, aha, że ten, no. bo podobnie było napisane właśnie to Dragon przez 2O. I w zasadzie tylko z tego tą grę zapamiętałem. No, nie dziwię się, są takie tytuły, jak najbardziej. O, proszę bardzo, ostatnio była zapowiedź, Boże, Chrono Break. Nowy tytuł MMO, który był chyba na PlayStation States of Play niedawno, bo nie States of Play, na PlayStation Showcase, nie tym ostatnim, tylko wcześniej zaprezentowany, Chrono coś. No oczywiście jak usłyszałem Chrono, no to wiesz, myślałem, że kurczę, Squaresoft po serię Chrono Trigger, Chrono Cross sięgnęło i chce coś dalej zrobić. No ale nie, jakieś MMO jest wydawane, nie pamiętam teraz przez kogo, ale taki disclaimer szybki. No, z ostatnich gier, których mogę coś jeszcze powiedzieć, to Parasite Eve 2, które również troszkę się zmieniło względem części pierwszej. To, co wspominaliśmy, że system podobny jak w Vagrant Story, czyli to ta skula, której się strzelało, tutaj jakby poszło w stronę bardziej, że tak powiem, arcade'owego modelu strzelania, czyli zbieramy całą tonę różnych amunicji, broni, po prostu strzelamy troszkę w stylu Residenta, można powiedzieć. I powiem ci, że druga część Parasite Eve wydaje mi się, że mi się mniej podobała niż pierwsza. Mm-hmm. Zabrakło tej głębi, gra jakby była troszkę, można powiedzieć, uproszczona. Nawet ten system walki właśnie był taki, że to było jakby takie trochę w stylu, żeby to było bardziej dynamiczne, tak? Żeby nie było takiego zamulania, jak było w części pierwszej. I to mi się jakoś, powiem ci szczerze, nie za bardzo podobało. Aczkolwiek jako druga część grało mi się w to ok. Nie mogę powiedzieć, że całkowicie mnie odrzuciło, ale wolałem chyba część pierwszą. I to jest bardzo popularna opinia, no. Nie sposób się nie zgodzić, faktycznie. Jedynka lepiej stała historią i lepiej stała klimatem, jak dla mnie przede wszystkim. Mhm. To były dla mnie takie wyznaczniki, które sprawiały, bo mimo formy strzelania, no to jest wciąż RPG. No tak, tam były te motywy RPG, tak. Dokładnie, więc ja nie miałem absolutnie żadnego problemu właśnie z wolniejszą walką, z tym, co wcześniej zaprezentowało nam Squaresoft i nie wiem, chyba to przyspieszenie, zwiększenie dynamiki po prostu nie było dla mnie. Natomiast, tak jak mówisz, gra dobra, absolutnie, nie można powiedzieć, że to jest zły tytuł, tylko jedyneczka po prostu trochę lepsza.
to ja bym strzelił taką szybką serię RPG-ów, o których warto wspomnieć z roku 2000. Wspomniane w 99 roku Lunar ma premierę kontynuacji, Lunar 2 Eternal Blue Complete. I tutaj znowu, ja bardzo mam takie ciepłe odczucie, jeżeli chodzi o Lunara. To są sprajty, których ty byś, Krzychu, nie pokochał, bo to jest kuleczka, na której jest jajko i to tworzy postać, z której wystają takie, wiesz, dwie bagietki, kurde, które machają rączkami, więc to na pewno nie będzie dla ciebie, jeżeli chodzi o grafikę, natomiast jeżeli chodzi o historię, jeżeli chodzi o klimat, Lunara 1 i 2 bardzo gorąco ludziom polecam, szczególnie tym, którzy lubią japońszczyznę. Drugim takim tytułem, o którym warto wspomnieć, będzie na pewno Breath of Fire 4 i to jest opinia, która chyba jest mniej popularna, bo większość osób poleca Breath of Fire 3 ze względu na fabułę. Graficznie jest bardzo podobnie między trójką a czwórką, natomiast czwórka wygląda troszkę ładniej, ale jak dla mnie też ma lepszy klimat. Dla tych, co nie znają, seria Breath of Fire skończyła się teoretycznie na szóstce, ale szóstka to jest wujek, o którym się nigdy nie wspomina na spotkaniach rodzinnych, więc na piątce, która całkowicie zmieniła formułę na PS2 i niestety okazała się brzydkim kaczątkiem. Natomiast standardem jest to, że głównym bohaterem jest Ryu, który ma niebieskie włosy i może zamieniać się w smoki. Tak pokrótce. Natomiast czwóreczka, jak dla mnie, świetny klimat. System walki, który jest kontynuowany i trochę rozbudowany o system combo, jeżeli chodzi o czarów z poprzedniej części. No i coś, po co no, fani japońszczyzny powinni sięgnąć, tak samo zresztą jak po wydane w 2000 roku przez 3Ace Valkyrie Profile. I Valkyrie Profile to jest złoto. To jest absolutne złoto, szczególnie jeżeli chodzi o dorosłość fabuły i pewnego rodzaju brutalność tej fabuły, bo, Krzychu, scena otwarcia jest taka, że główna bohaterka umiera i to w mękach, idzie po polu, wymarza i tak dalej, po czym schodzi Walkiria, powiedzmy, że wchodzi w jej ciało i kontynuujemy przygodę, gdzie mamy dla Odyna zebrać wojowników. No i oczywiście, kiedy mamy tych wojowników, oni muszą trafić oczywiście do ichtejszych zaświatów. Jak? No trzeba ich zabić. W tą stronę to wygląda, ale tak, system walki, który jest bardzo fajny, bo mamy tam ciekawą sytuację. Mamy do każdego bohatera przypisany osobny guzik, czyli w przypadku PlayStation X, kwadrat, trójkąt, kółko i możesz nacisnąć guzik raz, ta postać wyskoczy i zaatakuje. Masz oczywiście pasek staminy na ekranie, który możesz zużyć w całości na jedną postać, ale możesz odpowiednio rozdysponować między konkretne postaci. I co ważniejsze, warto zrobić to szybko, żeby te postaci prawie równocześnie wyskoczyły, żeby stworzyć combo, bo możemy zmieniać im oczywiście ataki, dzięki czemu komba nabiorą odpowiedniego polotu. I co dodatkowo, mamy z boku jeszcze licznik combo, który jeżeli dojdzie do 100%, to odpalamy ataki specjalne, które są oczywiście widowiskowe i zabierają odpowiednią ilość damage'u, więc z jednej strony dojrzała fabuła, ciekawy klimat, trochę pośpiechu też narzuconego przez deweloperów, bo czas leci i musimy się ze wszystkim wyrobić. Nie możemy też do wszystkiego się dostać od razu, więc jest to kwestia wyboru. No i ten system walki, o którym wspomniałem, dla fanów japońszczyzny jak znalazł. I myślę, że z japońszczyzny, jeżeli chodzi o rok 2000, to będzie chyba tyle. Natomiast rzeczy, o których chciałbym wspomnieć, to na pewno, i tutaj wiem, że nie grałeś, ale już rozmawialiśmy o tej o pierwszej części, czyli Medal of Honor Underground. DreamWorks Interactive wypuszcza drugą część i jeżeli chodzi o drugą część Undergrounda, ona się przyjęła jak najbardziej świetnie. Ona się dobrze sprzedała, ona została świetnie przyjęta przez graczy. I powiem szczerze, że jak ktoś mi mówi, że Medal of Honor zaczął się właśnie od Allied Assault, no ja się delikatnie uśmiecham, tak? Bo to znaczy, że ktoś po prostu właśnie nie ograł dwóch części pierwszych, a Underground jest naprawdę bardzo, ale to bardzo solidną częścią. To jest podobnie, to co nieraz mówiliśmy. To jest kontynuacja, jaką powinno się robić. To jest gra, w którą chcesz zagrać, jeżeli złapałeś zajawkę na część pierwszą. No ja powiem ci, że tak patrzę sobie po tych grach, to faktycznie tych gier, które wyszły również na peceta, było sporo mniej niż wcześniej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że dużo tych gier faktycznie mnie tutaj ominęło. Aczkolwiek nie widzę tytułów, które w jakiś sposób by mnie nawet dzisiaj zachęciły do sprawdzenia. Chyba jednym z tytułów, tylko nie wiem, czy on na peceta nie wyszedł, bo ja grałem w pierwszą część, był Roll Cage.
Nie wiem, chciałem czy o tym właśnie wspomnieć. Roll Cage to była jedna z takich ciekawych gier, której pomysł był taki, że można było jeździć też po suficie i po ścianach. Zbierało się amunicję, strzelało się, natomiast same pojeździki, one były takie kiedyś, były takie resoraki, one się nazywały flipery, że jeździły po dwóch stronach, nie? Że do góry nogami można było je przełożyć i on też jeździł. I to było właśnie oparte właśnie na pomyśle właśnie tych flipperów. Roll Cage był fajny, znaczy ta pierwsza część. Nie grałem w tą część drugą, więc nie wypowiem się na ten temat, ale pierwsza część pamiętam, że spędziłem masę czasu, bo to były właśnie takie typowe wyścigi arcade'owe, jeszcze tam się strzelało, waliło się części lokacji, na przykład można było zwalić na przeciwnika, także to było naprawdę spoko. Natomiast jest to jeden z tytułów, który chętnie bym sprawdził, aczkolwiek nie wiem, czy to nie wyszło też na peceta. Szczerze mówiąc, ominęło mnie to, może tak. Akurat nie powiem ci, czy wyszło na peceta, będziesz musiał sobie wyszukać, ale tak, dwójeczkę śmiało ci polecam, bo to jest w ogóle, powiem ci, jakbyś mi przeczytał w myślach, bo to jest tytuł, o którym chciałem powiedzieć teraz, w następnej kolejności. I tak, to jeżdżenie, ja pamiętam wielokrotnie, jak się przejeżdżało przez tunele, no to przez tunel nie mogłeś przejechać normalnie, przez tunel musiałeś przejechać pętlą, tak żeby zrobić rzeczywiście pętlę po suficie i później spaść na dół, albo wyjechać ze ściany, albo po prostu spaść. Tak, bo tak jak powiedziałeś, to były te flipery zresztą, które za dzieciaka, no na moim osiedlu prawie każdy chciał mieć. Oczywiście, no gorzej było z dostaniem tego, ale tak, dobry wyścig, świetna zabawa, ale powiem szczerze, że chyba po prostu seria nie została jakoś dobrze sprzedana, co jest najtakim logiczniejszym wnioskiem, który można wyciągnąć. Natomiast tak, przy pierwszym i przy drugim Roll Cage'u bawiłem się świetnie, tak samo zresztą jak przy kontynuacji Tenchu. I ja pamiętam, że ty wspominałeś, że pierwsza część Tenchu, w którą zagrałeś, to było PS2-kowe Wrath of Heavens, prawda? No albo Fatal Shadow, ale chyba Wrath of Heavens, tak. Aha, no to w 2000 wychodzi też kontynuacja Birth of Stealth Assassins. I tu jest ciekawe podejście, bo oni w tej części zrobili też misję w dzień, co było takie, no, niespotykane. Pierwsza część, no to oczywiście były misje typowo noc, ciemno, plus oczywiście odpowiednie ukrywanie tego doczytywania się, bo tam tak naprawdę parę metrów przed sobą miałeś, no, czarną ścianę, można by powiedzieć. W niektórych miejscach, tam chyba w późniejszych częściach było też tak, że był budynek, który gdzieś tam z przodu lewitował przed tobą, no i jak dochodziłeś do murku, to murek ci się pojawiał przed tobą, co nie? Więc tam były takie dziwne zagrania, jeżeli chodzi o optymalizację. Natomiast w dwójce, mam nadzieję, że się nie mylę, że to nie w trójce, tylko właśnie w dwójce już dodali te misje w dzień. Jeżeli się mylę, no to na pewno mnie poprawicie w komentarzach. Tak czy inaczej, Tenchu idzie bardzo prostą drogą, jeżeli chodzi o kontynuację. Każda część to jest po prostu trochę usprawnienie systemu cichych zabójstw, trochę usprawnienie systemu skradania się, systemu narzędzi, które mamy do dyspozycji. I to generalnie poza tymi częściami, jedną częścią, bo na PSP wyszły dwie części i teraz nie pamiętam podtytułów, ale jedna z nich mi się podobała, druga nie, to praktycznie wszystkie części Tenchu mi jak najbardziej siedziały. Szczególnie pamiętam, jak już od pierwszej części była możliwość wykonania cichego zabójstwa, jeżeli zaszedłeś wroga od przodu. To oczywiście było bardzo trudne, no bo jeżeli ktoś ci widział, no to od razu reagował, więc trzeba było tak się skradać, tak podejść do przeciwnika, nawet był czasami taki myk, żeby delikatnie go od przodu jakby dotknąć i w momencie, jak on się na ciebie fejsował, no to wtedy wcisnąć właśnie kwadrat, żeby wykonać to zabójstwo od przodu. Okay. I jeszcze pamiętam, że na PS2 była taka sytuacja, że tam były adaptacyjne guziki, kwadrat, trójkąt, kółko i X na PS2 i ile w tym jest prawdy, ciężko mi na chwilę obecną powiedzieć, ale ponoć deweloper zrobił to tak, że jeżeli odpowiednio mocno nacisnąłeś guzik, to przy zabójstwie choćby Rikimaru od tyłu, gdzie podrzynał mieczem gardło, można było odciąć głowę. No i oczywiście chciałeś dusić ten guzik jak najmocniej, prawda? No bo wiadomo, że nie możesz po prostu komuś poderżać gardło, musisz obciąć głowę, tak jakby to inaczej nie byś był dobrym graczem. Tak? No wiadomo. To się w ogóle nie widzi. A tak patrzę jeszcze w ten 2000 rok, już chyba wyprztykałem się, jeżeli chodzi o PlayStation, o tytuły. No, był Driver 2, ale widzę, że tutaj ocena nie była najlepsza drugiej części Drivera. Kojarzę jeszcze Alien Resurrection, ale to też nie był tytuł, który osiągnął jakiś specjalny sukces. Evil Dead Hell to the King, którego grałem również na peceta, który był survival horrorem, można powiedzieć, opartym na popularnej marce Evil Dead.
I chyba to wszystko, wiesz, już tak nie za bardzo. I wiesz co, powiem ci, że chyba się na tym zatrzymamy, bo mamy już 2 godziny, z tego co widzę. I skończymy na trzecim odcinku, no mówisz? Właśnie. Nie uda nam się. Ale ten trzeci odcinek to już będzie taki 2001, to już taki końcóweczka, więc tu nie będzie zbyt dużo gier. No i 2002 to już tam naprawdę niewiele tych gier wyszło na PlayStation, ale sobie jakoś jeszcze zrobimy podsumowanie może na temat PlayStation i samych gier. Myślę, że to będzie dobrym rozwiązaniem. Myślę, że tak. Myślę, że faktycznie, ponieważ tych gier do wspomnienia na kolejne lata zostało mało, może tak jak powiedziałeś, zrobimy taki wielki wrap-up z wymienieniem tych perełek z ostatnich lat. Może jakaś personalna lista. No, może coś takiego. No. Ja myślę, okay, że na tym się zatrzymamy tutaj. Powiem szczerze, że ponownie, 2 godziny mi strzeliły tak. No można, nie? Wiesz, że... teraz wiesz, to jest jedynka, co będzie na przykład o PlayStation, nie wiem, 2 albo PlayStation 3, bo tamte, wiesz, Dreamcast, tego typu rzeczy, to tam aż tyle tych gier nie było, bo to nie wyszło nawet tyle, ale tutaj te właśnie maszynki od Sony, no to tych gier trochę, kurczę, wychodziło na te platformy, nie? Czego ja proponuję, że to pewnie się nie uda zrobić, ale to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie. Ja proponuję, że przy PlayStation 2, biorąc pod uwagę, ile tam jest tytułów, to my się musimy zgrać, przynieść sprzęt na działeczkę, odpalić grilla i po prostu zrobić całodniowe nagranie, gdzie smażymy, pijemy piwko albo dobre whisky i gadamy o grach. I to akurat będzie. To będzie cały dzień grania i gadania, co nie? No trochę by smażenia, tego jedzenia i gadania. Trochę by tego było, nie? Żeby tak wszystko ograć, bo trochę tych gier jednak na dwójkę się tam przewinęło. Dobra, słuchajcie, to był kolejny odcinek Gralogii, którego nam się jeszcze nie udało skończyć na temat PlayStation. Moim rozmówcą ponownie był oczywiście Bartek Jakubczyk. No i prowadził jak zawsze Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, czyli Krzysztof Energik Micielski. Zapraszamy do kolejnego odcinka, który pojawi się, mam nadzieję, szybciej niż ten, bo tutaj nie mogliśmy się trochę zgrać, ale mam nadzieję, że kolejny odcinek nagramy jakoś w krótszym okresie i szybciej się pojawi na tym. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.